Bolesław Prus, Faraon, rozdział 20, tom 2. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 20, tom 2. Ukazały się gęste tłumy armii egipskiej, a niebawem orszak księcia znalazł się w obozie. Ze wszystkich stron odezwały się trąbki na alarm, żołnierze chwycili broń i krzycząc stawali w szeregach. Oficerowie padali księciu do nóg i jak wczoraj po zwycięstwie, podniósłszy go na rękach, zaczęli obchodzić z nim oddziały. Ściany wąwozu drżały od okrzyków – żyj wiecznie, zwycięzco! Bogowie opiekują się tobą! Otoczony pochodniami zbliżył się święty Mentezufis. Następca, zobaczywszy go, wydarł się z rąk oficerów i pobiegł naprzeciw kapłana. Wiesz, Ojcze Święty, zawołał Ramzes, schwytaliśmy libijskiego wodza Tehennę. Marna zdobycz, odparł surowo kapłan, dla której naczelny wódz nie powinien był rzucać armii, szczególnie wówczas, gdy lada chwila nowy nieprzyjaciel może nadciągnąć. Książę odczuł całą sprawiedliwość zarzutu, lecz właśnie dlatego zerwał się w nim gniew. Zacisnął pięści, zabłysnęły mu oczy. Na imię matki twej milcz, panie, szepnął stojący za nim Pentuer. Następcę tak zdziwiło nieoczekiwane odezwanie się jego doradcy, że w jednej chwili ochłonął, a ochłonąwszy zrozumiał, że najwłaściwiej będzie przyznać się do błędu. Prawdę mówisz, wasza dostojność, odparł. Ani armia wodza, ani wódz armii nigdy nie powinien opuszczać. Sądziłem jednak, że zastąpisz mnie ty, święty mężu, który tu jesteś przedstawicielem ministra wojny. Spokojna odpowiedź ułagodziła Mentezufisa, więc kapłan już nie przypomniał księciu zeszłorocznych manewrów, na których namiestnik tak samo opuścił wojska i wpadł w niełaskę u faraona. Wtem z wielkim krzykiem zbliżył się do nich Patrokles. Grecki wódz znowu był pijany i z daleka wołał do księcia: patrz, następco, co zrobił święty Mentezufis! Ty ogłosiłeś przebaczenie dla wszystkich żołnierzy libijskich, którzy opuszczą najezdników i wrócą do armii jego świątobliwości. Do mnie ci ludzie zbiegli się i ja dzięki temu rozbiłem lewe skrzydło nieprzyjacielskie. Tymczasem dostojny Mentezufis kazał wszystkich wymordować. Zginęło blisko 1000 jeńców, samych naszych eks-żołnierzy, którzy mieli otrzymać łaskę. Księciu znowu krew uderzyła do głowy, lecz wciąż stojący za nim Pentuer szepnął: milcz, przez bogi, milcz! Lecz Patrokles nie miał doradcy, więc krzyczał dalej: od tej chwili raz na zawsze straciliśmy zaufanie u obcych, no i u swoich, bo w końcu i nasza armia musi rozprzęgnąć się, gdy pozna, że na jej czoło wdzierają się zdrajcy. Nędzny najmito, odparł zimno Mentezufis, także to śmiesz odzywać się o wojsku i zaufanych jego świątobliwości? Jak świat światem nie słyszano jeszcze podobnego bluźnierstwa i lękam się, czy bogowie nie pomszczą wyrządzonej sobie zniewagi. Patrokles grubo się roześmiał. Dobrze śpię między Grekami, nie lękam się zemsty nocnych bogów, a gdy czuwam, nic mi nie zrobią dzienni. Idź spać, idź, między twoich Greków, pijanico, rzekł Mentezufis, aby z twej winy na nasze głowy grom nie spadł. Na twój dusi groszu ogolony łeb nie spadnie, bo będzie myślał, że to co innego, odparł nieprzytomny Grek, lecz widząc, że książę nie daje mu poparcia, cofnął się do swego obozu. Czy naprawdę? Spytał Ramzes kapłana. Czy naprawdę kazałeś święty mężu pobić jeńców wbrew mojej obietnicy, że otrzymają łaskę? Wasza dostojność, nie byłeś w obozie, odparł Mentezufis, więc na ciebie nie spada odpowiedzialność za ten czyn. Ja zaś pilnuję się naszych praw wojennych, które nakazały tępić zdradzieckich żołnierzy. Żołnierze, którzy poprzednio służyli jego świątobliwości, a następnie połączyli się z nieprzyjaciółmi, mają być natychmiast zabijani. Oto ustawa. A gdybym ja był tutaj? Jako naczelny wódz i syn faraona możesz zawieszać wykonanie pewnych ustaw, których ja muszę słuchać, odparł Mentezufis. Nie mógłżeś więc zaczekać do mego powrotu? Ustawa każe zabijać natychmiast, więc spełniłem jej wymagania. Książę był tak oszołomiony, że przerwał dalszą rozmowę i udał się do swego namiotu. Tam dopiero, upadłszy na fotel, rzekł do Tutmozisa: ależ ja już dziś jestem niewolnikiem kapłanów. Oni mordują jeńców, oni grożą moim oficerom, oni nawet nie szanują moich zobowiązań. Nic żeście nie mówili Mentezufisowi, kiedy kazał zabijać tych nieszczęsnych? Zasłaniał się prawem wojennym i nowymi rozkazami Herhora. Ależ właściwie ja tu jestem wodzem, choć wyjechałem na pół dnia.
Wyraźnie zdałeś dowództwo w ręce moje i Patroklesa, odparł Tutmozis. Gdy zaś nadjechał święty Mentezufis, musieliśmy mu ustąpić, gdyż jest wyższy od nas. Książę pomyślał, że jednak schwytanie Tehenny było okupione zbyt wielkimi nieszczęściami. Jednocześnie z całą siłą odczuł doniosłość przepisu, który nie pozwala wodzowi opuszczać wojska. Musiał sobie przyznać, że nie ma słuszności, ale to jeszcze bardziej drażniło jego dumę i napełniało nienawiścią do kapłanów. Otóż, mówił, jestem w niewoli, pierwej nawet nim zdążyłem zostać faraonem. Oby mój świętobliwy ojciec żył wiecznie. Więc już dzisiaj muszę zacząć wydobywać się z niej, a przede wszystkim milczeć. Pentuer ma słuszność, milczeć, zawsze milczeć, a gniewy swoje, jak drogocenne klejnoty, składać w skarbcu pamięci. Dopiero gdy zbierze się... O, prorocy, wy mi wówczas zapłacicie. Nie pytasz, wasza dostojność, o rezultat bitwy? Spytał Tutmozis. Aha, właśnie, cóż jest? Przeszło 2000 jeńców, więcej niż 3000 zabitych, a ledwie kilkuset uciekło. Jakaż więc była armia libijska? Rzekł zdziwiony książę. 6 do 7 tysięcy ludzi. To być nie może. Czy podobna, aby w takiej potyczce zginęło prawie całe wojsko? A przecież tak jest. To była straszna bitwa, odparł Tutmozis. Otoczyłeś ich ze wszystkich stron. Resztę zrobili żołnierze. No i dostojny Mentezufis. O takiej klęsce nieprzyjaciół Egiptu nie mówią nagrobki najsławniejszych faraonów. Idź już spać, Tutmozisie. Jestem zmęczony, przerwał książę, czując, że pycha zaczyna mu bić do głowy. Więc to ja odniosłem takie zwycięstwo? Niepodobna, pomyślał. Rzucił się na skóry, ale pomimo śmiertelnego znużenia zasnąć nie mógł. Dopiero 14 godzin upłynęło od chwili, gdy wydał hasło rozpoczęcia bitwy. Dopiero 14 godzin? Niepodobna. On wygrał taką bitwę? Ależ on nawet nie widział bitwy, tylko żółty, gęsty tuman, skąd potokami wylewały się nieludzkie wrzaski. Oto i teraz widzi ów tuman, słyszy wrzawę, czuje spiekotę, a przecie żadnej bitwy nie ma. Potem zobaczył niezmierną pustynię, wśród której z bolesnym trudem posuwał się po piasku. On i jego ludzie mieli najlepsze konie z całej armii, a pomimo tego pełzali jak żółwie. A co za spiekota! Niepodobna, ażeby człowiek mógł wytrzymać taki żar. A oto zrywa się tyfon, zasłania świat, pali, gryzie, dusi. Z figury Pentuera sypią się blade iskry. Nad ich głowami rozlegają się grzmoty, zjawisko, którego nie widział jeszcze nigdy. Potem cicha noc w pustyni, pędzący gryf, ciemna sylwetka sfinksa na wapiennym wzgórzu. Tylem widział, tylem przeżył, myślał Ramzes. Byłem przy budowaniu naszych świątyń, a nawet przy urodzinach wielkiego sfinksa, który już nie ma wieku, i wszystko to miałoby zdarzyć się w ciągu 14 godzin? Jeszcze ostatnia myśl błysnęła księciu. Człowiek, który tyle przeżył, nie może długo żyć. Przebiegło go zimno od stóp do głowy i zasnął. Nazajutrz ocknął się w parę godzin po wschodzie słońca. Kłuły go oczy, bolały wszystkie kości, trochę kaszlał, ale umysł miał jasny i serce pełne odwagi. We drzwiach namiotu stał Tutmozis. Cóż? Spytał książę. Szpiegowie od granicy libijskiej przynoszą dziwne wieści, odparł ulubieniec. Ku naszemu wąwozowi zbliża się wielki tłum, ale to nie jest wojsko, lecz bezbronni, kobiety i dzieci, a na ich czele Musawasa i najprzedniejsi Libijczycy. Cóż by to znaczyło? Widać, chcą prosić o pokój. Po jednej bitwie? Zdziwił się książę. Ale jakiej? Przytem strach mnoży w ich oczach nasze wojska. Czują się słabymi i lękają się najazdu i śmierci. Zobaczymy, czy to nie jest podstęp wojenny, odparł książę po namyśle. A jakże nasi? Zdrowi, syci, napojeni, wypoczęci i weseli. Tylko... No? Patrokles umarł w nocy, szepnął Tutmozis. Jakim sposobem? Zawołał książę, zrywając się. Jedni mówią, że zapił się, inni, że to kara bogów. Twarz miał siną, a usta pełne piany. Jak tamten niewolnik w Atribis, pamiętasz go? Nazywał się Bakura i wpadł do sali uczty ze skargami na nomarchę. Rozumie się, że tej samej nocy umarł z pijaństwa. Co? Tutmozis spuścił głowę. Musimy być bardzo ostrożni, panie mój, szepnął. Postaramy się, odparł książę spokojnie. Nie będę się nawet dziwił śmierci Patroklesa, bo i co osobliwego może być w tem, że umarł jakiś pijaczyna, który obrażał bogów, ba, nawet kapłanów.
ale Tutmozis w tych drwiących słowach odczuł groźbę. Książę bardzo kochał wiernego jak pies Patroklesa. Mógł zapomnieć wiele własnych krzywd, ale jego śmierci nie przebaczy nigdy. Przed południem do książęcego obozu nadciągnął z Egiptu świeży pułk tebański, a oprócz tego kilka tysięcy ludzi i kilkaset osłów przyniosło wielkie zapasy żywności i namioty. Jednocześnie od strony Libii znowu nadbiegli szpiegowie, donosząc, że banda ludzi bezbronnych, idących ku wąwozowi, wciąż się powiększa. Z rozkazu następcy gęste oddziałki jazdy we wszystkich kierunkach zbadały okolicę, czy nie ukrywa się gdzie nieprzyjacielska armia. Nawet kapłani, wziąwszy z sobą małą kapliczkę Amona, weszli na szczyt najwyższego wzgórza i odprawili tam nabożeństwo. A wróciwszy do obozu, zapewnili następcę, że wprawdzie nadciąga kilkutysięczny tłum bezbronnych Libijczyków, ale armii nie ma nigdzie, co najmniej w 3-milowym promieniu. Książę zaczął się śmiać z raportu. Mam dobre oko, rzekł, ale w takiej odległości nie dojrzałbym wojska. Kapłani, naradziwszy się między sobą, oświadczyli księciu, że jeżeli zobowiąże się nie rozmawiać z ludźmi niewtajemniczonymi o tym, co zobaczy, przekona się, że można widzieć bardzo daleko. Ramzes przysiągł. Wówczas kapłani ustawili na jednym wzgórzu ołtarz Amona i rozpoczęli modlitwy. A gdy książę, umywszy się, zdjął sandały i ofiarował Bogu złoty łańcuch i kadzidło, wprowadzili go do ciasnej skrzyni, zupełnie ciemnej, i kazali patrzeć na ścianę. Po chwili zaczęły się pobożne śpiewy, w czasie których ukazało się na wewnętrznej ścianie skrzyni jasne kółko. Wnet jasna barwa zmętniała. Książę zobaczył piaszczystą równinę, wśród niej skały, a przy nich azjatyckie placówki. Kapłani zaczęli śpiewać żywiej i obraz się zmienił. Było widać inny kawałek pustyni, a w niej tłum ludzi, nie większych od mrówek. Mimo to ruchy, ubiory, a nawet twarze osób były tak wyraźne, że książę mógł je opisać. Zdumienie następcy nie miało granic. Przecierał oczy, dotykał poruszającego się wizerunku. Nagle odwrócił głowę, obraz zniknął i została ciemność. Kiedy wyszedł z kaplicy, zapytał go starszy kapłan: cóż, Erpatre, wierzysz teraz w potęgę bogów egipskich? Zaprawdę, odparł, jesteście tak wielkimi mędrcami, że cały świat powinien wam składać ofiary i hołdy. Jeżeli w równym stopniu potraficie widzieć przyszłość, nic wam się nie oprze. Na te słowa jeden z kapłanów wszedł do kaplicy, zaczął się modlić i niebawem odezwał się stamtąd głos mówiący: Ramzesie, zważone są losy państwa, a nim druga pełnia nadejdzie, zostaniesz jego władcą. Bogowie! Zawołał przerażony książę. Azaliż ojciec mój jest tak chory? Upadł twarzą na piasek, a jeden z asystujących kapłanów spytał go, czy nie chce jeszcze czego się dowiedzieć. Powiedz, ojcze Amonie, odparł, czy spełnią się moje zamiary? Po chwili rzekł głos z kaplicy. Jeżeli nie rozpoczniesz wojny ze wschodem, będziesz składał ofiary bogom i szanował ich sługi, czeka cię długi żywot i pełne sławy panowanie. Po tych cudach, które zdarzyły się w jasny dzień na otwartym polu, książę wzburzony wrócił do swego namiotu. Nic nie oprze się kapłanom, myślał z trwogą. W namiocie zastał Pentuera. Powiedz mi, mój doradco, rzekł, czy wy, kapłani, możecie czytać w ludzkim sercu i odsłaniać jego tajemne zamiary? Pentuer potrząsnął głową. Prędzej, odparł, człowiek dojrzy, co mieści się we wnętrzu skały, aniżeli zbada cudze serce. Ono nawet jest dla bogów zamknięte i dopiero śmierć odkrywa jego myśli. Książę głęboko odetchnął, ale nie mógł pozbyć się niepokoju. Gdy zaś ku wieczorowi trzeba było zwołać radę wojenną, zaprosił na nią Mentezufisa i Pentuera. Nikt nie wspominał o nagle zmarłym Patroklesie, może dlatego, że były pilniejsze sprawy. Przyjechali bowiem libijscy posłowie, błagając w imieniu Musawasy o litość nad jego synem Tehenną i ofiarując Egiptowi poddanie się i wieczny pokój. Źli ludzie, mówił jeden z posłów, oszukali naród nasz, mówiąc, że Egipt jest słaby, a jego faraon cieniem władcy. Wczoraj jednak przekonaliśmy się, jak mocne jest wasze ramię i poczytujemy za rzecz roztropniejszą poddać się wam i płacić daniny, aniżeli narażać ludzi na pewną śmierć, a nasze majątki na zniszczenie. Gdy rada wojenna wysłuchała tej mowy, kazano Libijczykom wyjść z namiotu, a książę Ramzes wprost zapytał o zdanie świętego Mentezufisa, co nawet zdziwiło generałów. Jeszcze wczoraj,
rzekł dostojny prorok, radziłbym odrzucić prośbę Musawasy, przenieść wojnę do Libii i zniszczyć gniazdo rozbójników. Dziś jednak otrzymałem tak ważne wiadomości z Memfisu, że będę głosował za litością dla pokonanych. Czy mój świątobliwy ojciec jest chory? Zapytał wzruszony książę. Jest chory, lecz dopóki nie skończymy z Libijczykami, wasza dostojność nie powinieneś o tem myśleć. A gdy następca smutnie spuścił głowę, Mentezufis dodał, muszę spełnić jeszcze jeden obowiązek. Wczoraj, dostojny książę, ośmieliłem się zrobić ci uwagę, że dla tak marnej zdobyczy jak Tehenna wódz nie powinien był opuszczać armii. Dziś widzę, że myliłem się. Gdybyś bowiem nie schwycił, panie Tehenny, nie mielibyśmy tak prędko pokoju z Musawasą. Mądrość twoja, naczelny wodzu, okazała się wyższą nad wojskowe ustawy. Księcia zastanowiła skrucha Mentezufisa. Dlaczego on tak mówi? Myślał. Widać nie tylko Amon wie, że mój świątobliwy ojciec jest chory. I w duszy następcy znowu zbudziły się stare uczucia, pogarda dla kapłanów i nieufność do ich cudów. Więc nie bogowie wróżyli mi, że rychło zostanę faraonem, ale przyszła wiadomość z Memfisu i kapłani oszukali mnie w kaplicy. A jeżeli kłamali w jednym, kto zaręczy, że i te widoki pustyni ukazywane na ścianie nie były także oszustwem? Ponieważ książę ciągle milczał, co przypisywano jego smutkowi z powodu choroby faraona, a generałowie także nie śmieli odzywać się po stanowczych słowach Mentezufisa, więc radę wojenną ukończono. Zapadło jednomyślne postanowienie, ażeby wziąć jak największą daninę z Libijczyków, posłać im egipską załogę i przerwać wojnę. Teraz już wszyscy spodziewali się, że faraon umrze. Egipt zaś, aby sprawić władcy przystojny pogrzeb, potrzebował głębokiego spokoju. Opuściwszy namiot rady wojennej, książę spytał Mentezufisa: Dzielny Patrokles zgasł tej nocy. Czy święci mężowie myślicie uczcić jego zwłoki? Był to barbarzyńca i wielki grzesznik, odparł kapłan. Tak znakomite jednak oddał usługi Egiptowi, że należy zapewnić mu życie za grobem. Jeżeli więc pozwolisz, wasza dostojność, dziś jeszcze odeszlemy ciało tego męża do Memfisu, ażeby zrobić jego mumię i odwieźć ją na wieczne mieszkanie do Tebów, między królewskie przybytki. Książę zgodził się z ochotą, ale podejrzenia jego wzrosły. Wczoraj, myślał, Mentezufis zgromił mnie jak leniwego ucznia i jeszcze łaska bogów, że nie obił mi grzbietu kijem, a dziś przemawia do mnie jak posłuszny syn do ojca i prawie pada na brzuch swój. Nie jestże to znakiem, że do namiotu mego zbliża się władza, tudzież godzina rachunku? Tak rozmyślając, książę wzrastał w dumę, a serce jego wypełniał coraz silniejszy gniew przeciw kapłanom. Gniew tem gorszy, że cichy jak skorpion, który ukrywszy się w piasku, jadowitym żądłem kaleczy nieostrożną nogę. Koniec rozdziału 20. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 2. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 2. W nocy warty dały znać, że tłum żebrzących o łaskę Libijczyków już wszedł do wąwozu. Jakoż nad pustynią widać było łunę ich ognisk. O wschodzie słońca odezwały się trąby i cała armia egipska stanęła pod bronią, w najszerszym miejscu doliny. Stosownie do rozkazu księcia, który chciał jeszcze bardziej nastraszyć Libijczyków, między szeregami wojska ustawiono tragarzy, a wśród konnicy pomieszczono oślarzy na osłach. I stało się w onym dniu, że Egipcjanie byli mnodzy jak piasek w pustyni, a Libijczycy trwożni jak gołębie, nad którymi krąży jastrząb. O 9 rano przed namiot księcia zajechał jego złocisty wóz wojenny. Konie ubrane w strusie pióra rwały się tak, że każdego z nich musiało pilnować dwoma sztalerzy. Ramzes wyszedł z namiotu, siadł na wóz i sam ujął cugle, a miejsce woźnicy zajął przy nim kapłan Pentuer, doradca. Jeden z generałów roztoczył nad księciem duży zielony parasol, a z tyłu i po obu stronach wozu szli greccy oficerowie w pozłocistych zbrojach. W pewnej odległości za orszakiem księcia posuwał się mały oddział gwardii, a wśród niego Tehenna, syn libijskiego wodza Musawasy. O kilkaset kroków od Egipcjan, przy wyjściu z glaukońskiego wąwozu, stała smutna gromada Libijczyków, błagających o miłosierdzie zwycięzcy.
Kiedy Ramzes wyjechał ze swoją świtą na wzgórze, kiedy miał przyjmować nieprzyjacielskie poselstwo, armia ku jego czci podniosła taki okrzyk, że chytry Musawasa zmartwił się jeszcze bardziej i szepnął do libijskiej starszyzny: Zaprawdę mówię wam, że to jest okrzyk wojska, które miłuje swego wodza. Wówczas jeden z najspokojniejszych książąt libijskich, wielki bandyta, rzekł do Musawasy: Czy nie myślisz, że w takiej chwili roztropniej uczynimy, ufając chyżości naszych koni, aniżeli łasce faraonowego syna? Ma to być wściekły lew, który nawet kiedy głaszcze, zdziera skórę. My zaś jesteśmy jako jagnięta oderwane od cycków swej matki. Czyń jak chcesz, odparł Musawasa. Całą pustynię masz przed sobą. Ale mnie lud wysłał na odkupienie swoich grzechów, a nade wszystko mam syna Tehennę, nad którym książę rozleje swój gniew, jeżeli nie potrafią go przebłagać. Do gromady Libijczyków przycwałowali dwaj jezdni Azjaci, donosząc, że pan czeka na ich pokorę. Musawasa gorzko westchnął i poszedł ku pagórkowi, na którym stał zwycięzca. Nigdy jeszcze nie odbył on równie ciężkiej podróży. Grube, pokutnicze płótno źle okrywało jego grzbiet. Nad głową, obsypaną popiołem, znęcał się żar słoneczny. Bose nogi gryzł mu żwir, a serce gniótł smutek własny i zwyciężonego ludu. Przeszedł zaledwie kilkaset kroków, ale parę razy musiał zatrzymywać się i odpocząć. Często też oglądał się za siebie, aby sprawdzić, czy nadzy niewolnicy, którzy nieśli dary dla księcia, nie kradną złotych pierścieni albo co gorsza klejnotów. Musawasa bowiem, jako mąż doświadczony, wiedział, że ludzie najchętniej korzystają z cudzego nieszczęścia. Dziękuję bogom, pocieszał się w swej nędzy chytry barbarzyńca, że na mnie padł los upokorzenie się przed księciem, który lada dzień włoży faraonową czapkę. Władcy Egiptu są wspaniałomyślni, szczególnie w chwili zwycięstwa. Jeżeli więc potrafię wzruszyć pana mego, umocni on moje znaczenie w Libii i pozwoli mi pobierać duże podatki. Prawdziwy zaś cud, że sam następca tronu złapał Tehennę. Nie tylko bowiem nie uczyni mu krzywdy, ale jeszcze obsypie go dostojeństwami. Tak myślał, a wciąż obzierał się. Niewolnik bowiem, choć nagi, może ukradziony klejnot schować w usta, a nawet połknąć. Na 30 kroków przed wozem następcy tronu Musawasa i towarzyszący mu najprzedniejsi Libijczycy upadli na brzuchy swoje i leżeli w piasku, dopóki adiutant książęcy nie kazał im wstać. Zbliżywszy się kilka kroków, znowu padli i uczynili tak trzy razy, a zawsze Ramzes musiał rozkazywać im, ażeby się podnieśli. Przez ten cały czas Pentuer, stojący na książęcym wozie, szeptał swemu panu: Niech oblicze twoje nie pokaże im ani srogości, ani uciechy. Raczej bądź spokojny, jak bóg Amon, który pogardza swymi wrogami i nie cieszy się z lada jakich triumfów. Nareszcie pokutujący Libijczycy stanęli przed obliczem księcia, który ze złocistego wozu patrzał na nich jak srogi hipopotam na kaczęta, nie mające gdzie ukryć się przed jego mocą. Tyżeś to? Odezwał się nagle Ramzes. Tyżeś to jest Musawasa, mądry wódz libijski? Jam jest twój sługa, odparł zapytany i znowu rzucił się na ziemię. Gdy mu kazano wstać, książę mówił: Jak mogłeś dopuścić się tak ciężkiego grzechu i podnieść rękę na ziemię bogów? Czyliżby opuściła cię dawna roztropność? Panie, odparł chytry Libijczyk, żal pomieszał rozumy wygnanym żołnierzom jego świątobliwości, więc biegli na własną zgubę, ciągnąc za sobą mnie i moich. I wiedzą bogowie, jak długo ciągnęłaby się ta brzydka wojna, gdyby na czele armii wiecznie żyjącego faraona nie stanął sam Amon w twojej postaci. Jak pustynny wicher spadłeś, kiedy cię nie oczekiwano, tam, gdzie cię nie oczekiwano. I tak jak byk łamie trzcinę, tak ty skruszyłeś zaślepionego nieprzyjaciela. Po czym wszystkie ludy nasze zrozumiały, że nawet straszne pułki libijskie dopóty są coś warte, dopóki rzuca nimi ręka twoja. Mądrze mówisz, Musawaso, rzekł książę, a jeszcze lepiej uczyniłeś, żeś wyszedł naprzeciw armii boskiego faraona, nie czekając, aż ona przyjdzie do was. Radbym jednak dowiedzieć się, o ile prawdziwą jest wasza pokora. Rozjaśnij oblicze, wielki mocarzu egipski, odpowiedział na to Musawasa. Przypis autora. Napis na nagrobku faraona Horemhepa z roku 1470 przed Chrystusem. Koniec przypisu. Przychodzimy do ciebie jako poddani, ażeby imię twoje było wielkiem w Libii i ażebyś był naszym słońcem, jak jesteś słońcem 10 ludów. Rozkaż tylko podwładnym twoim, aby byli sprawiedliwymi dla zawojowanego i do potęgi twej przyłączonego ludu.
Niech twoi naczelnicy rządzą nami sumiennie i sprawiedliwie, a nie według złych chęci swoich, donosząc o nas fałszywie i pobudzając niełaskę twoją przeciw nam i dzieciom naszym. Rozkaż im, namiestniku dobrotliwego Faraona, aby rządzili nami według woli twojej, oszczędzając swobodę, mienie, język i obyczaj ojców i przodków naszych. Niech prawa twoje będą dla wszystkich poddanych ci ludów równe. Niech urzędnicy twoi nie pobłażają jednym, a nie będą zbyt srogimi dla drugich. Niech wyroki ich będą dla wszystkich jednakie. Niech pobierają opłatę przeznaczoną na twoje potrzeby i twój użytek, lecz nie podnoszą od nas innej w tajemnicy przed tobą, takiej, która nie wejdzie do skarbca twego, lecz wzbogaci tylko sługi twoje i sługi sług twoich. Każ rządzić nami bez krzywdy dla nas i dla dzieci naszych, wszak jesteś Bogiem naszym i władcą na wieki. Naśladuj słońce, które dla wszystkich rozsiewa swój blask, dający siłę i życie. Błagamy cię o twe łaski, my, libijscy poddani, i padamy czołem przed tobą, następco wielkiego i potężnego Faraona. Tak mówił przebiegły książę libijski Musawasa i skończywszy, znowu upadł brzuchem na ziemię. A następcy Faraona, kiedy słuchał tych mądrych słów, błyszczały oczy i rozszerzały się nozdrza, jak młodemu ogierowi, który po sytej paszy wybiega na łąkę między klacze. Powstań, Musawaso, odezwał się książę, i posłuchaj, co ci odpowiem. Los twój i twoich narodów nie zależy ode mnie, lecz od miłościwego Pana, który tak wznosi się ponad nami wszystkimi, jak niebo nad ziemią. Radzę ci więc, ażebyś ty i starszyzna libijska udali się stąd do Memfisu i tam, upadłszy na twarze przed władcą i Bogiem tego świata, powtórzyli pokorną mowę, której tu wysłuchałem. Nie wiem, jaki będzie skutek waszych próśb, lecz ponieważ bogowie nigdy nie odwracają się od skruszonych i błagających, więc przeczuwam, że nie będziecie źle przyjęci. A teraz pokażcie mi dary przeznaczone dla jego świątobliwości, abym osądził, czy poruszą serce wszechmocnego Faraona. W tej chwili Mentezufis dał znak stojącemu na wozie księcia Pentuerowi, a gdy ten zszedł i zbliżył się ze czcią do świętego męża, Mentezufis szepnął: boję się, ażeby młodemu panu naszemu triumf nie za mocno uderzył do głowy. Czy nie sądzisz, że byłoby roztropnem przerwać w jakiś sposób uroczystość? Przeciwnie, odparł Pentuer, nie przerywajcie uroczystości, a ja wam ręczę, że podczas triumfu nie będzie miał wesołej twarzy. Zrobisz cud? Czyliżbym potrafił? Pokażę mu tylko, że na tym świecie wielkiej radości towarzyszą wielkie strapienia. Czyń jak chcesz, rzekł Mentezufis, gdyż bogowie dali ci mądrość godną członka Najwyższej Rady. Odezwały się trąby i bębny i rozpoczęto pochód triumfalny. Na czele szli nadzy niewolnicy z darami, pilnowani przez możnych Libijczyków. Więc niesiono złote i srebrne bogi, szkatułki napełnione wonnościami, emaliowane naczynia, tkaniny, sprzęty, wreszcie złote misy zasypane rubinami, szmaragdami i szafirami. Niewolnicy niosący je mieli ogolone głowy i opaski na ustach, ażeby który nie ukradł cennego klejnotu. Książę Ramzes wsparł obie dłonie o krawędź wozu i z wysokości pagórka patrzał na Libijczyków i swoje wojsko, jak żółtogłowy orzeł na pstre kuropatwy. Duma wypełniała go od stóp do głowy i wszyscy czuli, że nie można być potężniejszym od tego zwycięskiego wodza. W jednej chwili oczy księcia utraciły swój blask, a na twarzy odmalowało się przykre zdziwienie. To stojący za nim Pentuer szepnął: nakłoń, panie, ucha twego. Od czasu, kiedy opuściłeś miasto Pi-Bast, zaszły tam dziwne wydarzenia. Twoja kobieta, Kama Fenicjanka, uciekła z Grekiem Lykonem. Z Lykonem? Powtórzył książę. Nie poruszaj się, panie, i nie okazuj tysiącom twoich niewolników, że masz smutek w dniu triumfu. W tej chwili przechodził u stóp księcia bardzo długi sznur Libijczyków, niosących w koszach owoce i chleby, a w ogromnych dzbanach wino i oliwę dla wojska. Na ten widok wśród karnego żołnierstwa rozległ się szmer radości, ale Ramzes nie spostrzegł tego, zajęty opowiadaniem Pentuera. Bogowie, szepnął prorok, ukarali zdradziecką Fenicjankę. Złapana? Spytał książę. Złapana, ale musiano ją wysłać do wschodnich kolonii, spadł na nią bowiem trąd. O bogowie, szepnął Ramzes, czy aby mnie on nie grozi? Bądź spokojny, panie, gdybyś się zaraził, już byś go miał. Książę poczuł zimno we wszystkich członkach. Jakże łatwo bogom z najwyższych szczytów zepchnąć człowieka w przepaść najgłębszej nędzy.
A tenże nikczemny Lykon? Jest to wielki zbrodniarz, mówił Pentuer, zbrodniarz, jakich niewielu wydała ziemia. Znam go, jest podobny do mnie jak obraz odbity w lustrze, odparł Ramzes. Teraz nadciągnęła gromada Libijczyków prowadzących osobliwe zwierzęta. Na czele szedł jednogarbny wielbłąd z białawym włosem, jeden z pierwszych, jakiego złapano w pustyni. Za nim dwa nosorożce, stado koni i oswojony lew w klatce, a dalej mnóstwo klatek z różnobarwnymi ptakami, małpkami i małymi pieskami przeznaczonymi dla dam dworskich. W końcu pędzono wielkie stada wołów i baranów na mięso dla wojska. Książę ledwo rzucił okiem na wędrujący zwierzyniec i spytał kapłana: a Lykon schwytany? Teraz powiem ci, panie, najgorszą rzecz, nieszczęśliwy panie, szepnął Pentuer. Pamiętaj jednak, aby nieprzyjaciele Egiptu nie dostrzegli smutku w tobie. Następca poruszył się. Twoja druga kobieta, Sara Żydówka, czy także uciekła? Zmarła w więzieniu. O bogowie, któż śmiał ją wtrącić? Sama oskarżyła się o zabójstwo syna twego. Co? Wielki krzyk rozległ się u stóp księcia. To maszerowali jeńcy libijscy wzięci podczas bitwy, a na ich czele smutny Tehenna. Ramzes miał w tej chwili serce tak przepełnione bólem, że skinął na Tehennę i rzekł: stań przy ojcu twoim Musawasie, ażeby widział i dotknął cię, że żyjesz. Na te słowa wszyscy Libijczycy i całe wojsko wydało potężny okrzyk, ale książę nie słuchał go. Syn mój nie żyje? Pytał kapłana. Sara oskarżyła się o dzieciobójstwo? Czy szaleństwo padło na jej duszę? Dziecko zabił nikczemny Lykon. O bogowie, dajcie mi siły, jęknął książę. Hamuj się, panie, jak przystało na zwycięskiego wodza. Czyliż podobna zwyciężyć taką boleść? O niemiłosierni bogowie! Dziecko zabił Lykon. Sara zaś oskarżyła się, ażeby cię ocalić. Widząc bowiem mordercę w nocy, myślała, że to ty sam byłeś. A ja ją wygnałem z mego domu, a ja zrobiłem ją służebnicą Fenicjanki, szeptał książę. Teraz ukazali się egipscy żołnierze, niosący pełne kosze rąk, uciętych poległym Libijczykom. Na ten widok książę Ramzes zasłonił twarz swoją i gorzko zapłakał. Natychmiast generałowie otoczyli wóz, pocieszając pana, zaś święty prorok Mentezufis podał wniosek, który przyjęto bez namysłu, ażeby od tej pory wojsko egipskie już nigdy nie ucinało rąk poległym w boju nieprzyjaciołom. Tym nieprzewidzianym wypadkiem zakończył się pierwszy triumf następcy egipskiego tronu, ale łzy, jakie wylał nad uciętymi rękoma, mocniej aniżeli zwycięska bitwa przywiązały do niego Libijczyków. Nikt też nie dziwił się, że dokoła ognisk zasiedli w zgodzie żołnierze egipscy i libijscy, dzieląc się chlebem i pijąc wino z tych samych kubków. Miejsce wojny i nienawiści, które miały trwać całe lata, zajęło głębokie uczucie spokoju i zaufania. Ramzes polecił, ażeby Musawasa, Tehenna i najprzedniejsi Libijczycy natychmiast pojechali do Memfisu i dał im eskortę nie tyle do pilnowania ich, ile dla bezpieczeństwa ich osób i wiezionych skarbów. Sam zaś ukrył się w namiocie i nie pokazał przez kilka godzin. Nie przyjął nawet Tutmozisa, jak człowiek, któremu boleść starczy za najmilsze towarzystwo. Ku wieczorowi przyszła do księcia deputacja greckich oficerów pod dowództwem Kaliposa. Kiedy następca zapytał, czego chcą, Kalipos odparł: przychodzimy błagać cię, panie, ażeby ciało naszego wodza, a twego sługi, Patroklesa, nie było wydane egipskim kapłanom, lecz spalone według greckiego obyczaju. Książę zdziwił się. Chyba wiadomo wam, rzekł, że ze zwłok Patroklesa kapłani chcą zrobić mumię pierwszej klasy i umieścić ją przy grobach faraonów. Czy może większy zaszczyt spotkać człowieka na tym świecie? Grecy wahali się. Wreszcie Kalipos, zebrawszy odwagę, powiedział: panie nasz, pozwól otworzyć serce przed tobą. Dobrze wiemy, że zrobienie mumii jest dla człowieka korzystniejszym niż spalenie go. Gdy bowiem dusza spalonego natychmiast przenosi się do krajów wiekuistych, dusza zabalsamowanego może tysiące lat żyć na tej ziemi i cieszyć się jej pięknością. Ale egipscy kapłani, wodzu, niech to nie obraża twoich uszu, nienawidzili Patroklesa. Któż więc nas zapewni, że kapłani, zrobiwszy jego mumię, nie w tym celu zatrzymają duszę na ziemi, aby ją poddać udręczeniom? I co my bylibyśmy warci, gdybyśmy, podejrzewając zemstę, nie uchronili od niej duszy naszego ziomka i dowódcy? Zdziwienie Ramzesa jeszcze bardziej wzrosło. Czyńcie,
rzekł, co uważacie za potrzebne. A jeżeli nie wydadzą nam ciała, tylko przygotujcie stos, a resztą sam się zajmę. Grecy wyszli, książę posłał po Mentezufisa. Koniec rozdziału 21. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 2. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 2. Kapłan spod oka przypatrywał się następcy i znalazł go bardzo zmienionym. Ramzes był blady, prawie schudł w kilka godzin, a jego oczy straciły blask i zapadły się pod czoło. Usłyszawszy, o co chodzi Grekom, Mentezufis ani chwili nie wahał się z wydaniem zwłok Patroklesa. Grecy mają słuszność, rzekł święty mąż, że moglibyśmy udręczać po śmierci cień Patroklesa, ale są głupcami, przypuszczając, że którykolwiek kapłan egipski czy chaldejski dopuściłby się podobnej zbrodni. Niech zabiorą ciało swego ziomka, jeżeli sądzą, że pod opieką ich obyczajów będzie szczęśliwszy po śmierci. Książę natychmiast wysłał oficera ze stosownym rozkazem, ale Mentezufisa zatrzymał. Widocznie chciał mu coś powiedzieć, choć się wahał. Po dłuższym milczeniu Ramzes nagle zapytał: zapewne wiesz, święty proroku, że jedna z moich kobiet, Sara, umarła, a jej syn został zamordowany. Stało się to, odparł Mentezufis, tej samej nocy, kiedy opuściliśmy Pi-Bast. Książę się zerwał. Przez wiekuistego Amona, krzyknął, stało się to tak dawno, a wy nic nie wspomnieliście mi? Nawet o tym, że ja byłem posądzony o zabicie mego dziecka? Panie, rzekł kapłan, naczelny wódz w przededniu bitwy nie ma ani ojca, ani dziecka, ani nikogo zgoła, tylko swoją armię i nieprzyjaciół. Moglibyśmy cię w tych ważnych czasach niepokoić podobnymi wiadomościami? To prawda, odparł książę po namyśle. Gdyby nas dzisiaj zeskoczono, nie wiem, czy potrafiłbym dobrze pokierować wojskiem. I w ogóle nie wiem, czy już kiedykolwiek zdołam odzyskać spokój. Takie małe, takie piękne dziecko. Albo i ta kobieta, która poświęciła się za mnie, gdy ja ciężko ją skrzywdziłem. Nigdy nie myślałem, że mogą zdarzyć się podobne nieszczęścia i że przenosi je ludzkie serce. Czas wszystko leczy. Czas i modlitwa, szepnął kapłan. Książę pokiwał głową i znowu w namiocie zaległa taka cisza, że słychać było piasek wysypujący się z klepsydry. Następca znowu się ocknął. Powiedz mi, rzekł, ojcze święty, jeżeli nie należy to do wielkich tajemnic, jaka jest naprawdę różnica między spaleniem zmarłego i zrobieniem z niego mumii? Bo chociaż słyszałem coś w szkole, nie rozumiem jednak tej kwestii, do której Grecy tak wielką przywiązują wagę. My przywiązujemy daleko większą, największą, odparł kapłan. Świadczą o tem nasze miasta zmarłych, które zajęły cały skraj pustyni zachodniej. Świadczą piramidy, które są grobami faraonów starego państwa i mnemonie, olbrzymie groby kute w skałach dla królów naszej epoki. Pogrzeb i grób to wielka sprawa, to największa sprawa ludzka, bo gdy w formie cielesnej żyjemy 50 albo 100 lat, nasze cienie trwają dziesiątki tysięcy lat, aż do zupełnego oczyszczenia. Asyryjscy barbarzyńcy śmieją się z nas, że więcej poświęcamy zmarłym niż żyjącym, ale zapłakaliby nad swoim niedbalstwem o zmarłych, gdyby znana im była, jak nam, tajemnica śmierci i grobu. Książę się wstrząsnął. Przestraszasz mnie, rzekł. Czyliż zapomniałeś, że między zmarłymi ja mam dwie miłe istoty, które nie są pochowane według egipskiego rytuału? Owszem, teraz właśnie robią ich mumie. A zarówno Sara, jak i twój syn będą mieli wszystko, cokolwiek przydać im się może w długiej wędrówce. Doprawdy? Spytał jakby ucieszony Ramzes. Zaręczam, że tak jest, odparł kapłan, i że zrobione będzie wszystko, co potrzeba, abyś znalazł ich, panie, szczęśliwymi, gdy i tobie kiedyś uprzykrzy się ziemski żywot. Następca, słuchając tego, był bardzo wzruszony. Więc myślisz, święty mężu? Spytał, że odnajdę kiedyś mego syna i będę mógł powiedzieć tej kobiecie: Saro, ja wiem, że byłem dla ciebie zbyt surowy? Jestem tak pewny jak tego, że widzę cię, dostojny panie. Mów, mów o tem, zawołał książę. Człowiek dopóty nie dba o groby, dopóki nie złoży w nich cząstki samego siebie. A mnie spotkała ta niedola i właśnie wówczas, gdybym myślał, że z wyjątkiem faraona nie ma potężniejszego nade mnie. Zapytywałeś, panie, zaczął Mentezufis, jaka jest różnica między spaleniem zmarłego i zrobieniem z niego mumii? Taka sama jak między zniszczeniem szaty a schowaniem jej do komory.
Gdy szata jest przechowana, może się niejednokrotnie przydać, a gdy masz tylko jedną, byłoby szaleństwem palić ją. Tego nie rozumiem, wtrącił książę. Tego nie wykładacie nawet w wyższej szkole. Ale możemy powiedzieć następcy faraona. Wasza dostojność, wiesz, ciągnął kapłan, że ludzka istota składa się z trzech części: ciała, iskry Bożej i cienia, czyli Ka, który łączy ciało z iskrą Bożą. Gdy człowiek umiera, jego cień, tudzież iskra, odłączają się od ciała. Gdyby człowiek żył bez grzechu, jego iskra Boża wraz z cieniem natychmiast poszłaby między bogów na wiekuiste życie. Ale każdy człowiek grzeszy, plami się na tym świecie, skutkiem czego jego cień, Ka, musi się oczyszczać, niekiedy przez tysiące lat. Zaś oczyszcza się w ten sposób, że niewidzialny błąka się po naszej ziemi, pomiędzy ludźmi i spełnia dobre uczynki. Chociaż cienie zbrodniarzy nawet w zagrobowym życiu dopuszczają się występków i ostatecznie gubią i siebie, i zawartą w nich iskrę Bożą. Otóż, co dla waszej dostojności nie jest chyba tajemnicą, ów cień, Ka, jest zupełnie podobny do człowieka, tylko wygląda, jakby był utkany z bardzo delikatnej mgły. Cień ma głowę, ręce i tułów, może chodzić, mówić, rzucać lub podnosić przedmioty, ubiera się jak człowiek, a nawet, osobliwie przez kilkaset pierwszych lat po śmierci, musi kiedy niekiedy nieco się posilać. Później bowiem wystarczają mu wizerunki pokarmów. Główną jednak siłę swoją cień czerpie z ciała, które po nim zostaje w ziemi. Gdy więc ciało rzucimy do grobu, ono prędko psuje się i cień musi się nasycać prochem i zgnilizną. Gdy ciało spalimy, cień ma tylko popioły do krzepienia się. Ale gdy z ciała zrobimy mumię, czyli gdy ciało zabalsamujemy na tysiące lat, cień Ka zawsze jest zdrów, silny i epokę swego oczyszczenia przepędza spokojnie, nawet przyjemnie. Dziwne rzeczy, szepnął następca. O życiu zagrobowym kapłani w ciągu tysiącletnich badań dowiedzieli się bardzo ważnych szczegółów. Przekonano się, że gdy w ciele zmarłego zostają wnętrzności, jego cień Ka ma ogromny apetyt, potrzebuje tyleż pokarmów co człowiek, a gdy pokarmu zabraknie, wówczas rzuca się na żyjących i wysysa z nich krew. Lecz gdy usuwa się ze zwłok wnętrzności, jak my to robimy, wówczas cień prawie obywa się bez pokarmu. Jego własne ciało, zabalsamowane i napełnione silnie pachnącymi ziołami, wystarcza mu na miliony lat. Również sprawdzono, że gdy grób zmarłego jest pusty, cień tęskni do świata i włóczy się po ziemi bez potrzeby. Lecz gdy w kaplicy pośmiertnej złożymy odzienie, sprzęty, broń, naczynia i narzędzia, które zmarły lubił, gdy ściany pokryjemy malowidłami wyobrażającymi uczty, polowania, nabożeństwa, wojny i w ogóle wypadki, w których nieboszczyk brał udział, gdy jeszcze dodamy mu posążki osób z jego rodziny, służby, koni, psów i bydła, wówczas cień nie wychodzi bez potrzeby na świat, gdyż znajduje go w swym domu zmarłych. Nareszcie przekonano się, że wiele cieniów, nawet po odbyciu pokuty, nie może wejść do krainy wiecznego szczęścia, ponieważ nie znają stosownych modlitw, zaklęć i rozmów z bogami. Zapobiegamy temu, owijając mumie w papirusy, na których są wypisane sentencje, i kładąc im do trumien księgę zmarłych. Jednym słowem, nasz rytuał pogrzebowy zapewnia cieniowi siłę, chroni go od niewygód i tęsknoty po ziemi, ułatwia mu wejście między bogów i zabezpiecza żywych ludzi od szkód, jakie mogłyby im wyrządzić cienie. Nasza wielka troskliwość o zmarłych to właśnie ma na celu. Dlatego stawiamy im prawie pałace, a w nich najozdobniejsze mieszkania. Książę rozmyślał, wreszcie rzekł: rozumiem, że wyświadczacie wielką łaskę bezsilnym i bezbronnym cieniom, zaopatrując ich w ten sposób, lecz kto mi powie, że cienie istnieją? O tym, że jest bezwodna pustynia, ciągnął książę, wiem, bo ją widzę, bom tonął w jej piaskach i doświadczyłem jej żarów. O tym, że są krainy, w których woda kamienieje, a para zamienia się na białe puchy, wiem, bo mówili wiarogodni świadkowie. Ale skąd wy wiecie o cieniach, których nikt nie widział, i o ich życiu pośmiertnym, skoro stamtąd nie wrócił żaden człowiek? Mylisz się, wasza dostojność, odparł kapłan. Cienie ukazywały się ludziom nieraz, a nawet opowiadały im swoje tajemnice. Można mieszkać w Tebach 10 lat i nie widzieć deszczu. Można żyć na ziemi 100 lat i nie spotkać cienia. Ale kto by mieszkał przez setki lat w Tebach albo żył 1000 lat na ziemi, zobaczyłby nie jeden deszcz i nie jednego cienia. A któż to żył 1000 lat? Zapytał książę. Żył, żyje i żyć będzie święty stan kapłański,
odparł Mentezufis. On to przed 30 000 lat osiedlił się nad Nilem. On przez ten czas badał ziemię i niebo. On stworzył naszą mądrość i nakreślił plany wszystkich pól, tam, kanałów, piramid i świątyń. To prawda, przerwał książę. Stan kapłański jest mądry i potężny, ale gdzie są cienie? Kto je widział i z nimi rozmawiał? Wiedz o tem, panie, prawił Mentezufis, że cień jest w każdym żyjącym człowieku, a jak są ludzie odznaczający się ogromną siłą lub arcybystrym wzrokiem, tak są i tacy ludzie, którzy posiadają niezwykły dar, że mogą za życia wydzielać swój własny cień. Nasze tajemne księgi pełne są najwiarygodniejszych opowiadań w tej sprawie. Nie jeden prorok umiał zapadać w sen podobny do śmierci. Wówczas jego cień, oddzieliwszy się od ciała, w jednej chwili przenosił się do Tyru, Niniwy, Babilonu, oglądał rzeczy potrzebne, przysłuchiwał się naradom obchodzącym nas i po przebudzeniu się proroka zdawał jak najdokładniejsze sprawozdanie. Nie jeden zły czarownik, również zasnąwszy, wysyłał swój cień do domu znienawidzonego człowieka, a tam wywracał lub niszczył sprzęty i straszył całą rodzinę. Zdarzało się, że człowiek napastowany przez cienia czarnoksiężnika uderzył go włócznią lub mieczem. Wówczas w domu nawiedzanym ukazywały się krwawe ślady, a czarnoksiężnik miał na swoim ciele tę właśnie ranę, którą zadano cieniowi. Niejednokrotnie też cień żyjącego człowieka ukazywał się razem z nim o kilka kroków od niego. Znam ja takie cienie, szepnął ironicznie książę. Muszę dodać, ciągnął Mentezufis, że nie tylko ludzie, ale zwierzęta, rośliny, kamienie, budowle i sprzęty mają takie same cienie. Tylko dziwna rzecz, cień przedmiotu martwego nie jest martwy, lecz posiada życie. Rusza się, przesuwa się z miejsca na miejsce, nawet myśli i objawia to za pomocą rozmaitych znaków, najczęściej pukania. Gdy człowiek umrze, cień jego żyje i ukazuje się ludziom. W naszych księgach zapisano tysiące podobnych wypadków. Jedne cienie upominały się o jadło, inne chodziły po mieszkaniu, pracowały w ogrodzie lub polowały w górach z cieniami swoich psów i kotów. Inne cienie straszyły ludzi, niszczyły ich majątek, wypijały ich krew, nawet pociągały żyjących do rozpusty. Bywały jednak cienie dobre, matek opiekujących się dziećmi, poległych żołnierzy ostrzegających o zasadzce nieprzyjacielskiej, kapłanów, którzy odkrywali nam ważne tajemnice. Jeszcze za 18 dynastii cień faraona Cheopsa, który pokutuje za ucisk ludu przy wznoszeniu piramidy dla siebie, ukazywał się w nubijskich kopalniach złota i litując się nad cierpieniami pracujących więźniów, wskazał im nowe źródło wody. Opowiadasz ciekawe rzeczy, święty mężu, odparł Ramzes, pozwól więc, że i ja ci coś powiem. Jednej nocy w Pi-Bast pokazano mi mój cień. Był zupełnie podobny do mnie i nawet tak ubrany jak ja. Wnet jednak przekonałem się, że to nie jest żaden cień, ale żywy człowiek, niejaki Lykon, nikczemny morderca mego syna. Występki swoje zaczął od tego, że straszył Fenicjankę Kamę. Wyznaczyłem nagrodę za schwytanie go, ale nasza policja nie tylko nie pojmała go, ale nawet pozwoliła mu wykraść tę samą Kamę i zabić niewinne dziecko. Dziś słyszę, że schwytano Kamę, ale o tym nędzniku nic nie wiem. Zapewne żyje na swobodzie, zdrów, wesół i zasobny w skradzione skarby. Może nawet sposobi się do nowej zbrodni. Tyle osób ściga tego nikczemnika, że w końcu musi być pojmany, rzekł Mentezufis. A gdy raz wpadnie w nasze ręce, Egipt zapłaci mu za zgryzoty, jakie uczynił jego następcy tronu. Wierzaj mi, panie, możesz mu z góry przebaczyć wszystkie występki, kara bowiem odpowie ich wielkości. Wolałbym go sam mieć w ręku, odparł książę. Zawsze to niebezpieczna rzecz, taki cień za życia. Przypis autora. Rzecz szczególna, że teoria cieniów, na której prawdopodobnie opierała się nadzwyczajna troskliwość Egiptu o zmarłych, że teoria ta odżyła w naszych czasach w Europie. Wykłada ją obszernie Adolphe Dacier w książce Essai sur l'humanité posthume et le spiritisme par un positiviste. Koniec przypisu. Nie bardzo zbudowany podobnym zakończeniem swego wykładu, święty Mentezufis pożegnał księcia. Po nim wszedł do namiotu Tutmozis, zawiadamiając, że Grecy już układają stos dla swego wodza i że kilkanaście libijskich kobiet zgodziło się płakać w czasie pogrzebowego obchodu. Będziemy przy tem, odparł następca. Czy wiesz, że zabito mego syna? Takie małe dziecko. Gdy nosiłem go, śmiał się i wyciągał do mnie rączki. Niepojęta rzecz, ile nikczemności może pomieścić ludzkie serce.
Gdyby ten podły Lykon targnął się na moje życie, jeszcze rozumiałbym, nawet przebaczył, ale mordować dziecko... A o poświęceniu Sary mówiono ci, panie? Spytał Tutmozis. Tak, zdaje mi się, że była to najwierniejsza z moich kobiet i że niesłusznie postąpiłem z nią. Ale jak to może być? Zawołał książę, bijąc pięścią w stół, ażeby dotychczas nie schwytano nędznika Lykona. Przysięgli mi to Fenicjanie. Obiecałem nagrodę naczelnikowi policji. W tem musi coś być. Tutmozis zbliżył się do księcia i szepnął: Był u mnie posłaniec od Hirama, który, obawiając się gniewu kapłanów, kryje się, zanim opuści Egipt. Otóż Hiram podobno dowiedział się od naczelnika policji w Pi-Bast, że Lykon został schwytany. Ale cicho, dodał wylękniony Tutmozis. Książę na chwilę wpadł w gniew, lecz wnet się opanował. Schwytany? Powtórzył. Dlaczegoż ta tajemnica? Bo naczelnik policji musiał oddać go świętemu Mefresowi na jego rozkaz w imieniu Najwyższej Rady. Aha, aha, powtarzał następca. Zatem czcigodnemu Mefresowi i Najwyższej Radzie potrzebny jest człowiek tak bardzo podobny do mnie. Aha, memu dziecku i Sarze mają sprawić piękny pogrzeb, balsamują ich zwłoki, ale mordercę ukrywają w bezpiecznym miejscu. Aha. I święty Mentezufis jest wielkim mędrcem. Opowiedział mi dziś wszystkie tajemnice zagrobowego życia, wytłumaczył mi cały pogrzebowy rytuał, jakbym ja sam był kapłanem co najmniej trzeciego stopnia, ale o schwytaniu Lykona i o ukryciu tego zabójcy przez Mefresa ani wspomniał. Widocznie święci ojcowie troskliwsi są o drobne sekreta następcy tronu, aniżeli o wielkie tajemnice przyszłego życia. Aha. Zdaje się, panie, że dziwić cię to nie powinno. Wtrącił Tutmozis. Wiesz, że kapłani już podejrzewają cię o niechęć i mają się na ostrożności. Tem więcej... Co tem więcej? Że jego świątobliwość jest bardzo chory. Bardzo. Aha, ojciec mój chory, a ja tymczasem na czele wojska muszę pilnować pustyni, ażeby z niej piaski nie uciekły. Dobrze, żeś mi to przypomniał. Tak, jego świątobliwość musi być ciężko chory, gdyż kapłani są bardzo czuli dla mnie. Wszystko mi pokazują i o wszystkim mówią, wyjąwszy tego, że Mefres ukrył Lykona. Tutmozis, rzekł nagle książę, czy i dziś sądzisz, że mogę rachować na wojsko? Na śmierć pójdziemy, tylko rozkaż. I za szlachtę ręczysz? Jak za wojsko. Dobrze, odparł następca, możemy teraz oddać ostatnią usługę Patroklesowi. Koniec rozdziału 22. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 23, tom 2. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 23, tom 2. W ciągu kilku miesięcy, podczas których książę Ramzes pełnił obowiązki namiestnika Dolnego Egiptu, jego świątobliwy ojciec coraz bardziej zapadał na zdrowiu i zbliżała się chwila, w której Pan Wieczności, budzący radość w sercach władca Egiptu i wszystkich krajów, jakie tylko oświetla słońce, miał zająć miejsce obok czcigodnych poprzedników swoich w tebańskich katakumbach, które leżą po drugiej stronie miasta Teb. Nie był jeszcze w zbyt podeszłym wieku, równy bogom mocarz, który rozdawał życie poddanym i miał władzę zabierania mężom ich żon według pragnień serca swego. Ale trzydziestokilkuletnie rządy tak go znużyły, że już sam chciał wypocząć, odnaleźć młodość i piękność swoją w zachodniej krainie, gdzie każdy faraon bez trosk panuje wiecznie nad ludami tak szczęśliwymi, że nikt i nigdy nie chciał stamtąd powrócić. Jeszcze pół roku temu świątobliwy pan spełniał wszystkie czynności przywiązane do jego stanowiska, na którym opierało się bezpieczeństwo i pomyślność całego widzialnego świata. Rankiem, ledwo kur zapiał, kapłani budzili władcę hymnem na cześć wschodzącego słońca. Faraon podnosił się z łoża i w złocistej wannie brał kąpiel z wody różanej, po czym boskie ciało jego było natarte bezcennymi wonnościami wśród szmeru modłów mających własność odpędzania złych duchów. Tak oczyszczony i okadzony przez proroków, szedł pan do kapliczki, odrywał glinianą pieczęć ode drzwi i wchodził sam jeden do sanktuarium, gdzie na łożu ze słoniowej kości spoczywał cudowny posąg bożka Ozyrysa. Bożek ten miał nadzwyczajny dar, że na każdą noc odpadały mu ręce, nogi i głowa, odcięte niegdyś przez złego boga Seta. Lecz po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na powrót bez żadnej przyczyny.
Gdy jego świątobliwość przekonał się, że Ozyrys znowu jest cały, wydobywał posąg z łoża, kąpał go, ubierał w drogocenne szaty i posadziwszy na malachitowym tronie, okadzał go wonnościami. Ceremonia to nader ważna. Gdyby bowiem którego poranka boskie członki Ozyrysa nie zrosły się, byłby to znak, że Egiptowi, jeżeli nie całemu światu, grozi wielkie nieszczęście. Po wskrzeszeniu i ubraniu bóstwa jego świątobliwość zostawiał otwarte drzwi kaplicy, aby przez nie na kraj spływały błogosławieństwa. Zarazem wyznaczał kapłanów, którzy przez cały dzień mieli pilnować sanktuarium nie tyle przed złą wolą, ile przed lekkomyślnością ludzką. Nieraz bowiem zdarzało się, że niebaczny śmiertelnik, zbliżywszy się zanadto do najświętszego miejsca, narażał się na niewidzialne uderzenie, które pozbawiało go przytomności, a nawet życia. Po odprawieniu nabożeństwa szedł pan, otoczony śpiewającymi kapłanami, do wielkiej sali jadalnej, gdzie stał fotel i stoliczek dla niego i 19 innych stoliczków przed 19 posągami wyobrażającymi 19 poprzednich dynastii. Gdy zaś władca usiadł, wbiegali młodzi chłopcy i dziewczęta ze srebrnymi talerzami, na których było mięso i ciasta, tudzież z dzbanami wina. Kapłan dozorujący potrawy kosztował z pierwszego talerza i pierwszego dzbana, które następnie na klęczkach podawano faraonowi, a inne talerze i dzbany stawiano przed posągami przodków. Gdy zaś władca, zaspokoiwszy głód, opuścił salę, potrawy przeznaczone dla przodków mieli prawo zjadać książęta albo kapłani. Z jadalni udawał się pan do nie mniej wielkiej sali audiencyjnej. Tu padali przed nim na twarz najwyżsi dostojnicy państwa i najbliższa rodzina, po czym minister Herhor, najwyższy skarbnik, najwyższy sędzia i najwyższy naczelnik policji składali mu raporty o sprawach państwa. Czytanie było przerywane religijną muzyką i tańcem, w czasie wykonywania którego tron zasypywano wieńcami i bukietami. Po audiencji jego świątobliwość udawał się do obocznego gabinetu i położywszy się na kanapie chwilę drzemał. Następnie składał bogom ofiary z wina i kadzideł i opowiadał kapłanom swoje sny, wedle których mędrcy układali najwyższe rozporządzenia w sprawach, które jego świątobliwość miał rozstrzygać. Niekiedy jednak, gdy snów nie było, albo gdy ich tłumaczenie wydało się faraonowi niewłaściwym, jego świątobliwość uśmiechał się dobrotliwie i rozkazywał w danej sprawie postąpić tak, a tak. Rozkaz ten był prawem, którego nikt nie mógł zmieniać, chyba tylko w wykonywaniu szczegółów. W godzinach popołudniowych jego świątobliwość, niesiony w lektyce, ukazywał się na dziedzińcu swej wiernej gwardii. A potem wstępował na taras i spoglądał ku czterem okolicom świata, aby udzielić im swego błogosławieństwa. Wówczas ze szczytu pylonów wywieszono chorągwie i odzywały się potężne głosy trąb. Ktokolwiek usłyszał je w mieście czy w polu, Egipcjanin czy barbarzyńca, padał na twarz, ażeby i na jego głowę spłynęła cząstka łaski najwyższej. W takiej chwili nie wolno było uderzyć człowieka ani bydlęcia. Kij podniesiony nad grzbietem sam opadał. Jeżeli zaś przestępca skazany na śmierć dowiódł, że czytano mu wyrok w czasie ukazania się Pana Nieba i Ziemi, zmniejszano mu karę. Albowiem przed Faraonem chodzi moc, a za nim miłosierdzie. Uszczęśliwiwszy lud swój, władca wszystkich rzeczy, jakie tylko są pod słońcem, wstępował do swoich ogrodów między palmy i sykomory i tu siedział najdłużej, odbierając hołdy od swych kobiet i przypatrując się zabawom dzieci swoich domów. Gdy które z nich pięknością czy zręcznością zwróciło jego uwagę, przywoływał je do siebie i pytał: kto ty jesteś, mój maleńki? Jestem książę Binotris, syn jego świątobliwości, odpowiedział chłopczyk. A jakże nazywa się twoja matka? Moją matką jest pani Ameses, kobieta jego świątobliwości. Cóż ty umiesz? Umiem już liczyć do 10 i napisać: niech żyje wiecznie ojciec i Bóg nasz, świątobliwy faraon Ramzes. Pan wieczności dobrotliwie uśmiechał się i swoją delikatną, prawie przezroczystą ręką dotykał kędzierzawej głowy czupurnego chłopca. Wówczas dziecko naprawdę zostawało księciem, pomimo że jego świątobliwość wciąż uśmiechał się w sposób zagadkowy. Ale kogo raz dotknęła boska ręka, ten nie mógł zaznać niedoli w życiu i musiał być wywyższonym nad innych. Na obiad szedł władca do drugiej sali jadalnej i dzielił się posiłkiem z bogami wszystkich nomesów Egiptu, których posągi stały wzdłuż ścian. Czego zaś nie zjedli bogowie, to dostawało się kapłanom i najwyższym osobom dworu. Ku wieczorowi jego świątobliwość przyjmował wizytę pani Nikotris, matki następcy tronu,
i patrzył na religijne tańce i przysłuchiwał się koncertowi. Poczem udawał się znowu do kąpieli i oczyszczony wstępował do kaplicy Ozyrysa, ażeby rozebrać i ułożyć do snu bóstwo cudowne. Dokonawszy tego, zamykał i pieczętował drzwi kaplicy i otoczony procesją kapłanów wszedł do swej sypialni. Kapłani do wschodu słońca w zachodniej izbie odprawiali ciche modły do duszy Faraona, która podczas snu znajduje się między bogami. Wówczas przedstawiali jej prośby o pomyślne załatwienie bieżących spraw państwa, o opiekę nad granicami Egiptu i nad grobami królów, ażeby żaden złodziej nie śmiał do nich wchodzić i naruszać wiekuistego spoczynku mocarzy pełnych chwały. Modły kapłańskie jednak, zapewne skutkiem nocnego zmęczenia, nie zawsze były skuteczne. Kłopoty bowiem państwa rosły, a i groby świętych okradano, nie tylko wynosząc z nich rzeczy kosztowne, lecz nawet mumie faraonów. Był to skutek osiedlenia się w kraju różnych cudzoziemców i pogan, od których lud nauczył się lekceważenia egipskich bogów i miejsc najświętszych. Spoczynek pana nad pany przerywał się raz o północy. W tej bowiem godzinie astrologowie budzili jego świątobliwość i zawiadamiali go, w której kwadrze znajduje się księżyc, które planety świecą nad horyzontem, jaka konstelacja przechodzi przez południk i czy w ogóle na niebie nie zdarzyło się nic szczególnego. Niekiedy bowiem ukazywały się chmury, spadały gwiazdy częściej niż zwykle albo przelatywały nad ziemią kule ogniste. Pan, wysłuchawszy raportu astrologów, w razie jakiegoś niezwykłego zjawiska, uspokajał ich o bezpieczeństwo świata i wszystkie spostrzeżenia kazał zapisać do odnośnych tablic, które co miesiąc odsyłano kapłanom świątyni Sfinksa, największym mędrcom, jakich posiadał Egipt. Mężowie ci z powyższych tablic wyprowadzali wnioski, lecz najważniejszych nie objawiali nikomu, chyba kolegom swoim, chaldejskim kapłanom w Babilonie. Po północy jego świątobliwość mógł już spać do zapiania rannych kurów, jeżeli uważał za stosowne. Taki pobożny i pracowity żywot jeszcze pół roku temu prowadził dobry Bóg, rozdawca opieki, życia i zdrowia, dniem i nocą czuwając nad ziemią i niebem, nad widzialnym i niewidzialnym światem. Ale od pół roku wiecznie żyjąca dusza jego coraz częściej zaczęła przykrzyć sobie ziemskie sprawy i cielesną powłokę. Bywały dni, że nic nie jadł i noce, w czasie których wcale nie sypiał. Niekiedy podczas audiencji na łagodnym jego obliczu ukazywał się wyraz głębokiej boleści, a bardzo często, coraz częściej, zdarzało się, że wpadał w omdlenia. Przerażona królowa Nikotris, najdostojniejszy Herhor i kapłani niejednokrotnie zapytywali władcę, czy mu co nie dolega, ale pan wzruszał ramionami i milczał, wciąż pełniąc swoje uciążliwe obowiązki. Wówczas lekarze dworscy nieznacznie zaczęli podsuwać mu najmocniejsze środki dla przywrócenia sił. Mieszano mu wywinie i po trawach, naprzód popioły konia i byka, później lwa, nosorożca i słonia. Ale potężne leki zdawały się nie wywierać żadnego skutku. Jego świątobliwość tak często omdlewał, że już zaprzestano odczytywać mu raportów. Pewnego dnia dostojny Herhor wraz z królową i kapłanami, padłszy na twarze, ubłagali pana, że pozwolił zbadać swoje boskie ciało. Pan zgodził się, lekarze zbadali go i opukali, lecz oprócz wielkiego wychudnięcia nie znaleźli żadnej groźnej wskazówki. — Jakich uczuć doznaje wasza świątobliwość? — zapytał w końcu najmędrszy lekarz. Faraon uśmiechnął się. — Czuję — odparł — że pora mi wrócić do słonecznego ojca. — Tego wasza świątobliwość zrobić nie może, bez największej szkody dla swoich ludów — pośpiesznie wtrącił Herhor. — Zostawię wam syna Ramzesa, który jest lwem i orłem w jednej osobie — rzekł pan — i zaprawdę, jeżeli go słuchać będziecie, zgotuje on Egiptowi taki los, o jakim od początku świata nie słyszano. Świętego Herhora i innych kapłanów aż zimno przeszło od tej obietnicy. Oni wiedzieli, że następca tronu jest lwem i orłem w jednej osobie i że słuchać go muszą. Woleliby jednak przez długie lata mieć tego oto łaskawego pana, którego serce, pełne litości, było jak wiatr północny, przynoszący deszcz polom i ochłodę ludziom. Dlatego wszyscy, niby jeden mąż, padli na ziemię jęcząc i dopóty leżeli na brzuchach swoich, aż faraon zgodził się poddać kuracji. Wtedy lekarze na cały dzień wynieśli go do ogrodu, między pachnące drzewa iglaste. Karmili go siekanym mięsem, poili mocnymi rosołami, mlekiem i starym winem.
Dzielne te środki na jakiś tydzień wzmocniły jego świątobliwość, wnet jednak przyszło nowe osłabienie i dla zwalczania go zmuszono pana, aby pił świeżą krew cieląt pochodzących od Apisa. Lecz i krew nie na długo pomogła i trzeba było odwołać się do porady arcykapłana świątyni złego boga Seta. Wśród powszechnej trwogi ponury kapłan wszedł do sypialni jego świątobliwości, spojrzał na chorego i zalecił straszne lekarstwo. Trzeba, rzekł, dawać faraonowi do picia krew z niewinnych dzieci, co dzień po kubku. Kapłani i magnaci zapełniający pokój oniemieli na taką radę. Potem zaczęli szeptać, że do tego celu najlepsze będą dzieci chłopskie. Dzieci bowiem kapłańskie i wielkich panów już w niemowlęctwie tracą niewinność. Wszystko mi jedno, czyje to będą dzieci, odparł okrutny kapłan, byle jego świątobliwość miał co dzień świeżą krew. Pan, leżąc na łóżku z zamkniętymi oczyma, słuchał tej krwawej rady i lękliwych szeptów dworu, a gdy jeden z lekarzy nieśmiało spytał Herhora, czy można zająć się wyszukaniem odpowiednich dzieci, faraon ocknął się, wlepił mądre oczy w obecnych i rzekł: krokodyl nie pożera swoich małych, szakal i hiena oddaje życie za swoje szczenięta, a ja miał, żebym pić krew egipskich dzieci, które są moimi dziećmi? Zaprawdę, nigdy bym nie przypuszczał, że ośmieli mi się kto zalecić tak niegodne lekarstwo. Kapłan złego boga upadł na ziemię, tłumacząc się, że krwi dziecięcej nikt nigdy nie pił w Egipcie. Lecz złe moce piekielne tym sposobem mają przywracać zdrowie. Taki przynajmniej środek używa się w Asyrii i Fenicji. Wstydź się, odparł faraon, w pałacu mocarzy egipskich wspominać obmierzłe rzeczy. Czy nie wiesz, że Fenicjanie i Asyryjczycy są głupimi barbarzyńcami? Ale u nas najciemniejszy chłop nie uwierzy, aby krew niewinnie rozlana mogła komu wyjść na pożytek. Tak mówił równy nieśmiertelnym. Dworacy zasłonili twarze pokalane wstydem, a arcykapłan Seta po cichu wyniósł się z komnaty. Wówczas Herhor, aby uratować gasnące życie władcy, uciekł się do ostatecznego środka i powiedział faraonowi, że kryje się w jednej z tebańskich świątyń Chaldejczyk, Beroes, najmędrszy kapłan z Babilonu i niezrównany cudotwórca. Dla waszej świątobliwości, mówił Herhor, obcy to człowiek i nie ma prawa udzielać tak ważnych rad naszemu panu, ale pozwól królu, ażeby spojrzał na ciebie, bo jestem pewny, że znajdzie dla twojej choroby lekarstwo, a w żadnym wypadku nie obrazi twojej świętości bezbożnymi słowami. Faraon i tym razem uległ namowom wiernego sługi, a we dwa dni Beroes, wezwany jakimś tajemnym sposobem, przypłynął do Memfisu. Mądry Chaldejczyk, nawet nie oglądając szczegółowo faraona, taką dał radę: trzeba znaleźć w Egipcie człowieka, którego modły dosięgają tronu najwyższego, a gdy on szczerze pomodli się na intencje faraona, władca odzyska zdrowie i będzie żył długie lata. Usłyszawszy te słowa, pan spojrzał na gromadę otaczających go kapłanów i rzekł: widzę tu tylu mężów świętych, że gdy który zechce pomyśleć o mnie, będę zdrów, i uśmiechnął się nieznacznie. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, wtrącił cudotwórczy Beroes. Więc dusze nasze nie zawsze mogą wznieść się do podnóżka przedwiecznego. Dam jednak waszej świątobliwości nieomylny sposób odkrycia człowieka, który modli się najszczerzej i najskuteczniej. Owszem, odkryj mi go, ażeby został moim przyjacielem w ostatniej godzinie życia. Po przychylnej odpowiedzi pana, Chaldejczyk zażądał komnaty mającej tylko jedne drzwi i przez nikogo nie zamieszkiwanej. I tego samego dnia, na godzinę przed zachodem słońca, kazał przynieść tam jego świątobliwość. W oznaczonej porze czterech najwyższych kapłanów ubrało faraona w nową lnianą szatę, odmówiło nad nim wielką modlitwę, która stanowczo odpędza złe moce, i usadowiwszy go w prostą lektykę z cedrowego drzewa, zanieśli pana do owej pustej komnaty, gdzie znajdował się tylko mały stolik. Był tam już Beroes i zwrócony do wschodu modlił się. Kiedy kapłani wyszli, Chaldejczyk zamknął ciężkie drzwi izby, włożył na ramiona purpurową szatę, a na stoliku przed faraonem postawił szklaną kulę czarnej barwy. W lewą rękę wziął ostry sztylet z babilońskiej stali, w prawą laskę pokrytą tajemniczymi znakami i tąż laską dokoła siebie i faraona zakreślił w powietrzu krąg. Potem, zwracając się ku czterem okolicom świata, szeptał: Amorul, Tanecha, Rabur, Latisten, Adonai. Miej litość nade mną i oczyść mnie, Ojcze Niebieski, łaskawy i miłosierny.
zlej na niegodnego sługę swego święte błogosławieństwo i wyciągnij wszechmocne ramię na duchy uparte i buntownicze, ażebym mógł rozważać w spokoju twoje święte dzieła. Przerwał i zwrócił się do Faraona. Mer-Amen-Ramzesie, arcykapłanie Amona, czy w tej czarnej kuli dostrzegasz iskrę? Widzę białą iskierkę, która zdaje się poruszać jak pszczoła nad kwiatem. Mer-Amen-Ramzesie, patrz w tę iskrę i nie odrywaj od niej oczu. Nie spoglądaj ani na prawo, ani na lewo, ani na nic, cokolwiek wychylałoby się z boków. I znowu szeptał: Baralanensis, Baldachiensis. Przez potężnych książąt Genio, Lachide, ministrów piekielnego państwa, wywołuję was i wzywam mocą najwyższego majestatu, którą jestem obdarzony. Zaklinam was i rozkazuję. W tym miejscu faraon wstrząsnął się ze wstrętem. Mer-Amen-Ramzesie, co widzisz? Zapytał Chaldejczyk. Spoza kuli wychyla się jakaś okropna głowa, rude włosy jeżą się, twarz zielonkawej barwy, źrenice wywrócone na dół, że tylko białka oczu widać, usta szeroko otwarte, jakby chciały krzyczeć. To trwoga, rzekł Beroes i zwrócił ponad kulę ostrze sztyletu. Nagle faraon aż zgiął się ku ziemi. Dosyć! Zawołał. Dlaczego mnie tak męczysz? Strudzone ciało chce spocząć, dusza ulecieć w krainę wiecznego światła, a wy nie tylko nie pozwalacie mi umrzeć, ale jeszcze wymyślacie nowe udręczenia. Ach, nie chcę. Co widzisz? Od sufitu co chwila spuszczają się niby dwie nogi pajęcze, straszliwe, grube jak palmy, kosmate, zakończone hakami. Czuję, że nad moją głową unosi się potwornej wielkości pająk i osnuwa mnie siecią z lin okrętowych. Beroes zwrócił sztylet w górę. Mer-Amen-Ramzesie, rzekł znowu, ciągle patrz w iskrę i nie oglądaj się na boki. Oto znak, który podnoszę w waszej obecności, szeptał. Otom jest potężnie uzbrojony w pomoc boską, przewidujący i nieustraszony, który wywołuje was przez zaklęcia. Aje, Saraje, Aje, Saraje, Aje, Saraje, przez moc wszechmogącego i wiecznie żyjącego Boga. W tej chwili na twarzy faraona ukazał się spokojny uśmiech. Zdaje mi się, rzekł pan, że widzę Egipt, cały Egipt. Tak, to jest Nil, pustynia, tu Memfis, tam Teby. Istotnie widział Egipt, cały Egipt, ale nie większy od alei, która ciągnęła się przez ogród jego pałacu. Dziwny obraz miał jednak tę właściwość, że gdy faraon skierował na jaki punkt baczniejszą uwagę, punkt ten rozrastał się w okolicę prawie naturalnej wielkości. Słońce już zachodziło, oblewając ziemię złotawo-purpurowym światłem. Dzienne ptaki zasiadały do snu, nocne budziły się w kryjówkach. W pustyni ziewały hieny i szakale, a drzemiący lew przeciągał potężne cielsko, gotując się do pościgu za łupem. Nilowy rybak śpiesznie wywłóczył sieci. Wielkie statki transportowe przybijały do brzegów. Znużony rolnik odejmował od żurawia kubeł, którym przez cały dzień czerpał wodę. Inny powoli wracał z pługiem do swojej lepianki. W miastach zapalono światła, w świątyniach kapłani zbierali się na nabożeństwo wieczorne. Na gościńcach opadał kurz i milknęły skrzypiące koła wozów. Ze szczytu pylonów odezwały się jękliwe głosy, wzywające naród do modlitwy. W chwilę później faraon spostrzegł ze zdziwieniem niby stado srebrzystych ptaków unoszących się nad ziemią. Wylatywały one ze świątyń, pałaców, ulic, fabryk, statków nilowych, chat wieśniaczych, nawet z kopalń. Z początku każdy z nich pędził w górę jak strzała, lecz wnet spotykał pod niebem innego srebrnopiórego ptaka, który zabiegał mu drogę, uderzał go z całej siły i obaj martwi upadali na ziemię. Były to niezgodne modlitwy ludzkie, które nawzajem przeszkadzały sobie wzbić się do tronu przedwiecznego. Faraon wytężył słuch. Z początku dolatywał go tylko szelest skrzydeł, niebawem jednak mógł odróżnić wyrazy. I oto usłyszał chorego, który modlił się o powrót do zdrowia, a jednocześnie lekarza, który błagał, ażeby jego pacjent chorował jak najdłużej. Gospodarz prosił Amona o czuwanie nad jego śpichrzem i oborą, złodziej wyciągał ręce do nieba, ażeby bez przeszkody mógł wyprowadzić cudzą krowę i napełnić wory cudzym ziarnem. Modlitwy ich roztrącały się jak kamienie wyrzucone z procy. Wędrowiec w pustyni upadał na piasek, żebrząc o wiatr północny, który by mu przyniósł kropelkę wody.
Morski żeglarz bił czołem o pokład, ażeby jeszcze przez tydzień wiały wiatry ze wschodu. Rolnik chciał, aby prędzej wysychały bagna po wylewie. Ubogi rybak żądał, aby bagna nie wysychały nigdy. I ich modlitwy rozbijały się wzajemnie i nie dosięgały boskich uszu Amona. Największy zgiełk panował nad kamieniołomami, gdzie przestępcy, skuci w łańcuchy, za pomocą klinów moczonych wodą rozsadzali ogromne skały. Tam partia robotników dziennych błagała o noc, aby spać się położyć, podczas gdy budzeni przez dozorców robotnicy partii nocnej bili się w piersi, aby nigdy nie zachodziło słońce. Tam kupcy, którzy nabywali odłupane i obrobione kamienie, modlili się, ażeby jak najwięcej było w kopalni przestępców, podczas gdy dostawcy żywności leżeli na brzuchach, wzdychając, ażeby pomór tępił robotników i umożliwił dostawcom większe zyski. Więc i modły ludzi z kopalń nie dolatywały do nieba. Na zachodniej granicy ujrzał faraon dwie armie gotujące się do boju. Obie leżały na piaskach, wzywając Amona o wytępienie nieprzyjaciół. Libijczycy życzyli hańby i śmierci Egipcjanom, Egipcjanie miotali przekleństwa na Libijczyków. Modły tych i tamtych, jak dwa stada jastrzębi, starły się nad ziemią i spadły na pustynię. Amon nawet ich nie dojrzał. I gdziekolwiek zwrócił faraon umęczoną źrenicę, wszędzie było to samo. Chłopi modlili się o wypoczynek i zniżenie podatków, pisarze, aby rosły podatki i nigdy nie kończyła się praca. Kapłani błagali Amona o długie życie dla Ramzesa XII i wytępienie Fenicjan, którzy psuli im operacje pieniężne. Nomarchowie wzywali bóstwa, aby zachowało Fenicjan i prędzej pozwoliło wejść na tron Ramzesowi XIII, gdyż ten ukróci samowolę kapłanów. Lwy, szakale i hieny dyszały głodem i pożądaniem świeżej krwi. Jelenie, sarny i zające z trwogą opuszczały kryjówki, myśląc o zachowaniu nędznego życia jeszcze przez jedną dobę. Choć mówiło doświadczenie, że i tej nocy kilkanaścioro ich musi zginąć, ażeby nie pomarły drapieżniki. I tak na całym świecie panowała rozterka. Każdy chciał tego, co lękiem napełniało innych. Każdy prosił o własne dobro, nie pytając, czy nie zrobi szkody bliźniemu. Przeto modlitwy ich, chociaż były jak srebrzyste ptaki wzbijające się ku niebu, nie dosięgły przeznaczenia. I boski Amon, którego nie dochodził żaden głos z ziemi, oparłszy ręce na kolanach, coraz więcej zagłębiał się w rozpatrywaniu swojej własnej boskości, a na świecie coraz częściej rządziła ślepa moc i przypadek. Nagle faraon usłyszał głos kobiecy. Psujak, psujaczek, wracaj zbytniku do chaty, bo już pora na modlitwę. Zaraz, zaraz! Odpowiedział głos dziecięcy. Władca spojrzał w tym kierunku i zobaczył ubogą lepiankę pisarza od bydła. Właściciel jej, przy blaskach zachodzącego słońca, kończył pisać swój rejestr. Jego żona rozbijała kamieniem pszenicę na placki, a przed domem, jak młody koziołek, biegał i skakał sześcioletni chłopczyna, śmiejąc się nie wiadomo z czego. Widać, upajało go pełne woni powietrze wieczoru. Psujak, psujaczek, chodź mi tu na modlitwę, powtarzała kobieta. Zaraz, zaraz! I znowu biegał i cieszył się jak szalony. Nareszcie matka, widząc, że słońce zaczyna pogrążać się w piaskach pustyni, odłożyła swój kamień i wyszedłszy na dziedziniec, schwyciła biegającego chłopca jak źrebaka. Opierał się, lecz w końcu uległ przemocy. Matka zaś, wciągnąwszy go do lepianki, czem prędzej posadziła go na podłodze i przytrzymała ręką, ażeby jej znowu nie uciekł. Nie kręć się, mówiła. Podwiń nogi i siedź prosto, a ręce złóż i podnieś do góry. A, niedobre dziecko. Chłopak wiedział, że już nie wykręci się od modlitwy, więc aby jak najprędzej wyrwać się znowu na podwórze, wzniósł pobożne oczy i ręce do nieba i cieniutkim, a krzykliwym głosem prawił zadyszany. Dziękuję ci, dobry Boże Amonie, żeś tatkę chronił dzisiaj od przygód, a mamie dał pszenicy na placki. I jeszcze co? Żeś stworzył niebo i ziemię i zesłał jej Nil, który nam chleba przynosi. I jeszcze co? Aha, już wiem. I jeszcze dziękuję ci, że tak pięknie na dworze, że rosną kwiaty, śpiewają ptaki i że palma rodzi słodkie daktyle. A za te dobre rzeczy, które nam darowałeś, niechaj wszyscy kochają cię, tak jak ja, i chwalą lepiej ode mnie, bom jeszcze mały i nie uczyli mię mądrości. No, już dosyć. Złe dziecko, mruknął pisarz od bydła, schylony nad swoim regestrem. Złe dziecko, niedbale oddaje cześć Amonowi. Ale faraon w czarodziejskiej kuli dostrzegł zupełnie co innego.
Oto modlitwa rozzbytkowanego chłopczyny, jak skowronek wzbiła się ku niebu i trzepocąc skrzydłami wznosiła się coraz wyżej i wyżej, aż do tronu, gdzie wiekuisty Amon, z rękoma na kolanach, zagłębiał się w rozpatrywaniu swojej własnej wszechmocy. Potem wzniosła się jeszcze wyżej, aż na wysokość głowy bóstwa i śpiewała mu cienkim, dziecięcym głosikiem: a za te dobre rzeczy, które nam darowałeś, niechaj wszyscy kochają cię tak jak ja. Na te słowa pogrążone w sobie bóstwo otworzyło oczy i padł z nich na świat promień szczęścia. Od nieba do ziemi zaległa niezmierna cisza. Ustał wszelki ból, wszelki strach, wszelka krzywda. Świszczący pocisk zawisnął w powietrzu. Lew zatrzymał się w skoku na łanię, podniesiony kij nie spadł na plecy niewolnika. Chory zapomniał o cierpieniu, zbłąkany na pustyni o głodzie, więzień o łańcuchach. Ucichła burza i stanęła fala morska, gotowa zatopić okręt. I na całej ziemi zapanował taki spokój, że słońce, już ukryte pod widnokręgiem, znowu podniosło promieniejącą głowę. Faraon ocknął się, zobaczył przed sobą mały stolik, na nim czarną kulę, a obok Chaldejczyka Beroesa. Mer-Amen-Ramzesie, spytał kapłan, znalazł żeś człowieka, którego modły trafią do podnóżka przedwiecznego? Tak, odparł faraon. Jestże on księciem, rycerzem, prorokiem, czy może tylko zwyczajnym pustelnikiem? Jest to mały sześcioletni chłopczyk, który o nic Amona nie prosił, lecz za wszystko dziękował. A wiesz, gdzie on mieszka? Pytał Chaldejczyk. Wiem, lecz nie chcę wykradać dla siebie potęgi jego modlitw. Świat, Beroesie, jest to olbrzymi wir, w którym ludzie miotają się jak piasek, a rzuca nimi nieszczęście. Zaś dziecko swoją modlitwą daje ludziom to, czego ja nie potrafię. Krótką chwilę zapomnienia i spokoju. Zapomnienie i spokój. Rozumiesz to, Chaldejczyku? Beroes milczał. Koniec rozdziału 23. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 24, tom 2. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 24, tom 2. O wschodzie słońca, 21 Hator, do obozu nad Sodowymi Jeziorami przyszedł z Memfisu rozkaz, według którego trzy pułki miały pomaszerować do Libii i stanąć załogami w miastach. Reszta zaś armii egipskiej wraz z księciem miała wrócić do domu. Wojska okrzykami radości powitały to rozporządzenie. Kilkudniowy bowiem pobyt w pustyni już zaczynał im dokuczać. Pomimo dowozów i z Egiptu i z upokorzonej Libii nie było nadmiaru żywności. Woda w studniach, na prędce wykopanych, wyczerpała się. Żar słoneczny wypalał ciała, a rudy piasek raził płuca i oczy. Żołnierze poczęli chorować na dyzenterię i złośliwe zapalenie powiek. Ramzes kazał zwinąć obóz. Trzy pułki rodowitych Egipcjan wyprawił do Libii, zalecając żołnierzom, aby łagodnie traktowali mieszkańców i nigdy nie włóczyli się pojedynczo. Właściwą zaś armię skierował do Memfisu, zostawiając małą załogę w forteczce i hutach szklanych. O 9 rano, mimo spiekoty, oba wojska były już w drodze, jedni na północ, drudzy na południe. Wówczas zbliżył się do następcy święty Mentezufis i oświadczył: byłoby dobrze, gdybyś, wasza dostojność, mógł wcześniej dojechać do Memfisu. W połowie drogi będą świeże konie. Więc mój ojciec jest ciężko chory? Zawołał Ramzes. Kapłan schylił głowę. Książę zdał Mentezufisowi naczelne dowództwo, prosząc go, aby w niczem nie zmieniał już wydanych rozporządzeń, bez naradzenia się ze świeckimi generałami. Sam zaś, wziąwszy Pentuera, Tutmozisa i 20 najlepszych jeźdźców azjatyckich, wyciągniętym kłusem pojechał do Memfisu. W 5 godzin przebyli połowę drogi i, jak zapowiedział Mentezufis, znaleźli świeże konie i nowy orszak. Azjaci zostali tutaj, a książę ze swymi dwoma towarzyszami i nową eskortą po krótkim odpoczynku pojechał dalej. Biada mi, jęczał elegancki Tutmozis. Nie dość, że od 5 dni nie kąpię się i nie znam różanego olejku, ale nadto muszę odbyć 2 forsowne marsze w 1 dzień. Jestem pewny, że gdy staniemy na miejscu, żadna tancerka nie zechce na mnie spojrzeć. Cóżeś lepszego od nas? Zapytał książę. Jestem wątlejszy, westchnął Tutmozis. Ty, książę, przywykłeś do konnej jazdy jak Hyksos, a Pentuer mógłby podróżować nawet na rozpalonym mieczu,
ale ja taki delikatny. O zachodzie słońca podróżni wjechali na wysoki pagórek, skąd roztoczył się niezwykły obraz. Z daleka przed nimi widać było zielonawą dolinę Egiptu, a na jej tle, niby szereg czerwonych płomieni, jaśniały trójkątne piramidy. Trochę na trawę od piramid również zdawały się płonąć wierzchołki pylonów Memfisu, owiniętego w niebieskawą mgłę. Jedźmy, jedźmy, nalegał książę. W chwilę później znowu otoczyła ich ruda pustynia i znowu zajaśniał sznur piramid, dopóki wszystko nie rozpłynęło się w bladej pomroce. Gdy zapadła noc, podróżni dotarli do olbrzymiej krainy zmarłych, która po lewej stronie rzeki, na wzgórzach, ciągnęła się na przestrzeni kilkudziesięciu wiorst. Tu za starego państwa chowano na wieczne czasy Egipcjan. Królów w ogromnych piramidach, książąt i dostojników w mniejszych piramidach, prostaków w lepiankach. Spoczywały tu miliony mumii, nie tylko ludzi, ale psów, kotów, ptaków, słowem wszystkich stworzeń, które za życia miłemi były człowiekowi. Za czasów Ramzesa królewski i magnacki cmentarz przeniesiono do Tebów, a w sąsiedztwie piramid grzebano tylko chłopów i wyrobników z najbliższych okolic. Między rozpierzchłymi grobami książę i jego orszak spotkał gromadkę ludzi przesuwających się jak cienie. — Kto wy jesteście? — zapytał dowódca eskorty. — Jesteśmy biedni słudzy Faraona, a wracamy od naszych zmarłych. Zanieśliśmy im trochę róż, piwa i placków. — A może zaglądaliście do cudzych grobów? — O bogowie! — zawołał jeden z gromady. — Czyliż jesteśmy zdolni do podobnego świętokradztwa? To tylko przewrotni Tebańczycy, oby im ręce poschły, niepokoją zmarłych, aby w szynkach przepić ich własność. — Co znaczą te ogniska tam na północ? — wtrącił książę. — Musisz, panie, z daleka jechać, kiedy nie wiesz — odpowiedziano. — Wszakże to jutro nasz następca wraca ze zwycięskim wojskiem. Wielki wódz w jednej bitwie zawojował nędznych Libijczyków. To też lud z Memfisu wyszedł, aby go uroczyście powitać. 30 tysięcy głów dopieroż będą krzyczeli. Rozumiem, szepnął książę do Pentuera. Święty Mentezufis wysłał mnie naprzód, abym nie odbył triumfalnego pochodu. Ale niech i tak będzie na dzisiaj. Konie były pomęczone i należało wytchnąć. Posłał więc książę kilku jezdnych, aby zamówili statki na rzece, a resztę orszaku zatrzymał pod kępą palm, które wówczas rosły między grupą piramid i sfinksem. Grupa ta stanowi północny kraniec niezmiernego cmentarzyska. Na placu, mającym około kilometra kwadratowego powierzchni, porosłym w owych czasach pustynną roślinnością, tłoczy się mnóstwo grobów i małych piramid, nad którymi górują trzy piramidy największe – Cheopsa, Kefrena i Mykerina, tudzież Sfinks. Kolosalne te budowle są oddalone jedna od drugiej ledwo na kilkaset kroków. Trzy piramidy stoją w jednym rzędzie od północo-wschodu ku południo-zachodowi, na wschód zaś od tej linii, najbliżej Nilu, leży Sfinks, u którego stóp ciągnęła się podziemna świątynia Horusa. Piramidy, a szczególnie Cheopsa, jako utwór ludzkiej pracy przeraża swoją wielkością. Jest to kamienny pagórek śpiczasty, wysoki na 35 piętr, 137 metrów, stojący na podstawie kwadratowej, której każdy bok ma około 350 kroków, 227 metrów długości. Piramida zajmuje 10 morgów powierzchni, a jej cztery trójkątne ściany pokryłyby 17-morgową przestrzeń. Na budowę jej zużyto takie mnóstwo kamieni, że można by wznieść mur wyższy od wzrostu człowieka, szeroki na pół metra, długi na 2500 kilometrów. Kiedy orszak książęcy rozłożył się pod mizernymi drzewami, kilku żołnierzy zajęło się wyszukaniem wody, inni wydobyli suchary, a Tutmozis upadł na ziemię i zasnął. Książę zaś i Pentuer zaczęli przechadzać się, rozmawiając. Noc była dość jasna, że można było widzieć z jednej strony niezmierne sylwetki piramid, z drugiej figurę Sfinksa, który w porównaniu z niemi wydawał się małym. Jestem tu już czwarty raz, rzekł następca, a zawsze moje serce napełnia się zdumieniem i żalem. Kiedym był jeszcze uczniem wyższej szkoły, myślałem, że wstąpiwszy na tron wzniosę coś dostojniejszego aniżeli piramida Cheopsa. Ale dzisiaj śmiać mi się chce z mego zuchwalstwa, kiedy pomyślę, że wielki faraon przy budowie swego grobowca zapłacił 1600 talentów za same jarzyny dla robotników. Skąd bym ja wziął 1600 talentów, a choćby tylko ludzi? Nie zazdrość, panie Cheopsowi, odparł kapłan.
Inni faraonowie lepsze zostawili po sobie dzieła, jeziora, kanały, gościńce, świątynie i szkoły. Alboż te rzeczy można porównać z piramidami? Z pewnością, że nie, pośpiesznie odpowiedział kapłan. W oczach moich i całego ludu każda piramida jest wielkim występkiem, a największym Cheopsowa. Unosisz się, zreflektował go książę. Wcale nie. Swój wielki grób budował faraon przez lat 30, w ciągu których 100 000 ludzi pracowało co rok po 3 miesiące. I jaki z tego pożytek? Kogo ona wykarmiła, uleczyła, odziała? Ale za to co rok przy tej robocie marniało 10 do 20 000 ludzi. Czyli na grób Cheopsa złożyło się z 500 000 trupów. A ile krwi, łez, bólu, kto zrachuje? Dlatego nie dziw się, panie, że chłop egipski po dziś dzień z trwogą patrzy na zachód, gdzie nad horyzontem krwawią się lub czernieją trójkątne postacie piramid. Toż to świadkowie jego mąk i jałowej pracy. I pomyśleć, że tak będzie zawsze, dopóki te dowody ludzkiej pychy w proch się nie rozsypią. Ale kiedy to nastąpi? Od 3000 lat straszą nas swoim widokiem i jeszcze ściany ich są gładkie, a ogromne napisy czytelne. Tamtej nocy w pustyni mówiłeś inaczej, wtrącił książę. Bom nie patrzał na nie, ale kiedy je mam, jak teraz, przed oczyma, otaczają mnie łkające duchy zamęczonych chłopów i szepczą, patrz, co zrobiono z nami, a przecie i nasze kości czuły ból, i nasze serca tęskniły do odpoczynku. Ramzes był w przykry sposób dotknięty tym wybuchem. Mój świątobliwy ojciec, rzekł po chwili, inaczej przedstawił mi te sprawy. Kiedy byliśmy tutaj przed 5 laty, boski pan opowiedział mi taką historię. Za faraona Tutmozisa I przyjechali posłowie etiopscy umawiać się o wysokość płaconych przez siebie danin. Hardy to był naród. Mówili, że jedna przegrana wojna nic nie stanowi, w drugiej bowiem los na nich może być łaskaw i przez parę miesięcy targowali się o haracz. Na próżno mądry król, chcąc łagodnie oświecić ich, pokazywał im nasze gościńce i kanały. Odpowiadali, że w ich kraju wodę mają darmo, kiedy chcą. Na próżno odsłaniano im skarbce świątyń. Mówili, że ich ziemia kryje daleko więcej złota i klejnotów, aniżeli cały Egipt. Nadaremnie pan musztrował wobec nich swoje wojska, gdyż twierdzili, że Etiopów jest bez porównania więcej, aniżeli jego świątobliwość ma żołnierzy. Wówczas faraon przywiózł ich w te oto miejsca, gdzie stoimy, i pokazał piramidy. Posłowie egipscy obeszli je wokoło, przeczytali napisy i na drugi dzień zawarli traktat, jakiego od nich żądano. Ponieważ nie zrozumiałem tej historii, ciągnął Ramzes, więc mój święty ojciec objaśnił mi ją. Synu, mówił mi, te piramidy są wiekuistym dowodem nadludzkiej potęgi Egiptu. Gdyby jaki człowiek chciał sobie wznieść piramidę, ułożyłby drobny stos kamieni i rzuciłby po kilku godzinach swoją pracę, zapytawszy, na co mi ona. 10, 100 i 1000 ludzi nagromadziłoby trochę więcej kamieni, zsypałoby je nieporządnie i znowu porzuciliby ją po upływie kilku dni, bo na co im ta robota? Ale kiedy faraon egipski, kiedy państwo egipskie umyśli sobie zgromadzić stos kamieni, to spędza krocie tysięcy ludzi i buduje choćby przez 50 lat, dopóki roboty nie skończy. Nie o to bowiem chodzi, czy były potrzebne piramidy, ale o to, ażeby wola faraona, gdy ją raz wypowiedziano, była spełniona. Tak, Pentuerze, piramida to nie grób Cheopsa, lecz wola Cheopsa. Wola, która posiada tylu wykonawców, jak żaden król na świecie, a taki porządek i wytrwałość w działaniu, jak bogowie. Jeszcze w szkołach uczono mnie, że wola ludzka to wielka siła, największa siła pod słońcem. A przecie wola ludzka może podnieść ledwie jeden kamień. Jakże wielką zatem jest wola faraona, który wzniósł górę kamieni tylko dlatego, że mu się tak podobało, że on tak chciał, choćby nawet bez celu. Czy i ty, panie, chciałbyś w podobny sposób dowodzić swej potęgi? Nagle zapytał go Pentuer. Nie, odparł książę bez wahania. Gdy faraonowie raz okazali siłę, mogą już być miłosierni, chyba że kto próbowałby się opierać ich rozkazom. A przecież ten młodzieniec ma dopiero 23 lata, rzekł do siebie zatrwożony kapłan. Zwrócili w stronę rzeki i jakiś czas szli milcząc. Połóż się, panie, rzekł kapłan, zaśnij. Odbyliśmy nie lada podróż. Alboż mogę zasnąć? Odparł książę.
Raz otaczają mnie te krocie chłopów, którzy według twego zdania zginęli przy budowie piramid, jak gdyby bez owych piramid mieli żyć wiecznie, to znowu myślę o moim świątobliwym ojcu, który być może w tej chwili dogrywa. Chłopi cierpią, chłopi rozlewają krew. Kto mi dowiedzie, że mój boski ojciec nie więcej męczy się na swym kosztownym łożu, aniżeli twoi chłopi dźwigając rozpalone kamienie? Chłopi, zawsze chłopi, dla ciebie, kapłanie, tylko ten zasługuje na litość, kogo wszy jedzą. Cały szereg faraonów wstąpił do grobu. Niektórzy konali w boleściach, niektórych zamordowano, ale ty o nich nie pamiętasz, tylko o chłopach, których zasługą jest, że rodzili innych chłopów, czerpali błoto nilowe albo wpychali w usta swoim krowom jęczmienne gałki. A mój ojciec? A ja? Czyliż nie zabito mi syna i kobiety z mego domu? Czy był dla mnie miłosiernym tyfon w pustyni? Albo kości nie bolą mnie po długiej podróży? A pociski procarzy libijskich nie świstały mi nad głową? Mamże ja traktat z chorobą, czy boleścią, czy ze śmiercią, ażeby były dla mnie łaskawsze niż dla twego chłopa? Spojrzyj tam, Azjaci śpią i cisza zalega im piersi, ale ja, ich pan, mam serce pełne trosk wczorajszych i niepokoju o jutro. Zapytaj stuletniego chłopa, czy przez cały swój czas doznał tylu goryczy, ile ja w ciągu kilkumiesięcznej władzy namiestnika i wodza. Przed nimi, zwolna, z głębi nocy, wynurzał się dziwny cień. Była to budowla długa na 50 kroków, wysoka na 3 piętra, mająca z boku niby 5-piętrową wieżę niezwykłej formy. Otóż i sfinks, mówił rozdrażniony książę, czysto kapłańska robota. Ileż razy widziałem go, w dzień czy w nocy, zawsze męczyło mnie pytanie, co to jest i na co to jest. Piramidy, rozumiem. Potężny faraon chciał okazać swoją siłę, a może, co rozsądniej, chciał zabezpieczyć sobie wieczne życie w spokoju, którego nie naruszyłby żaden wróg czy złodziej. Ale ten sfinks? Oczywiście jest to nasz święty stan kapłański, który ma bardzo wielką i mądrą głowę, a pod sobą lwie pazury. Wstrętny posąg, pełen dwuznaczności, który zdaje się pysznić tym, że wyglądamy przy nim jak szarańcza. Ani to człowiek, ani zwierzę, ani skała. Czymże więc on jest? Jakie ma znaczenie? Albo ten jego uśmiech. Podziwiasz wiecznotrwałość piramid? On się uśmiecha. Idziesz porozmawiać z grobami? On także się uśmiecha. Czy zazielenią się pola Egiptu? Czy tyfon rozpuści swoje ogniste rumaki? Czy niewolnik szuka wolności w pustyni? Czy Ramzes Wielki spędza zwyciężone narody? On dla wszystkich ma jeden i ten sam martwy uśmiech. 19 królewskich dynastii minęło jak cienie, ale on uśmiechał się i uśmiechałby nawet wówczas, gdyby Nil wysechł, a Egipt zginął pod piaskami. Nie jest, że to potwór, tem okropniejszy, że ma łagodną twarz ludzką? Sam wiekuisty nigdy nie zaznał żalu nad znikomością świata, przepełnionego nędzami. Nie pamiętasz, panie, oblicza bogów? Wtrącił Pentuer. Albo nie widziałeś mumii? Wszyscy nieśmiertelni z takim samym spokojem patrzą na rzeczy mijające, nawet i człowiek, o ile już sam minął. Bogowie niekiedy słuchają naszych próśb, ale on niczym się nie wzrusza. Nie jest litością, ale olbrzymim szyderstwem i strachem. Gdybym wiedział, że w jego ustach kryje się wróżba dla mnie albo sposób podźwignięcia państwa, jeszcze nie śmiałbym go zapytać. Zdaje mi się, że usłyszałbym jakąś straszną rzecz, wypowiedzianą z nieubłaganym spokojem. On taki jest, ten utwór i obraz kapłanów. Gorszy od człowieka, bo ma lwi korpus. Gorszy od zwierzęcia, bo ma ludzką głowę. Gorszy od skały, bo kryje się w nim niepojęte życie. W tej chwili doleciały ich jękliwe i stłumione głosy, których źródła nie można było oznaczyć. On śpiewa? Spytał zdziwiony książę. To w podziemnej świątyni, odparł kapłan. Ale dlaczego oni modlą się o tej porze? Powiedz lepiej, dlaczego oni w ogóle modlą się, kiedy nikt ich nie słyszy? Pentuer, szybko zorientowawszy się, poszedł w stronę, skąd dolatywały śpiewy. Książę znalazł jakiś kamień z oparciem i usiadł znużony. Rozciągnął ręce za siebie, odchylił się w tył i patrzał w olbrzymią twarz sfinksa. Pomimo braku światła wyraźnie było widać nadludzkie rysy, którym właśnie cień dodawał charakteru i życia. Książę zaś, im dłużej wpatrywał się w to oblicze, tym silniej odczuwał, że był uprzedzony i że jego niechęć jest niesłuszna. Na twarzy sfinksa nie było okrucieństwa, prędzej rezygnacja. W jego uśmiechu nie było szyderstwa, prędzej melancholia.
On nie wytrząsał się nad nędzą i znikomością ludzką, raczej nie widział ich. Jego pełne wyrazu, gdzieś nad niebem osadzone oczy, patrzały za Nil, do krain, które dla ludzkich spojrzeń giną pod nieboskłonem. Czy śledził niepokojący wzrost monarchii asyryjskiej? Czy natrętną bieganinę Fenicjan? Czy narodziny Grecji? A może przyszłe zdarzenia gotujące się nad Jordanem? Któż zgadnie? Książę jednego był pewny, że on patrzy, myśli i oczekuje na coś ze spokojnym uśmiechem godnym nadprzyrodzonej istoty. I jeszcze zdawało mu się, że gdy to coś ukaże się na horyzoncie, Sfinks powstanie i pójdzie naprzeciw. Co to ma być i kiedy nastąpi? Tajemnica, której doniosłość wyraźnie malowała się na twarzy wiekuistego. Musi się to jednak stać nagle, skoro Sfinks od wieków ani na chwilę nie zmrużył oka i patrzy, wciąż patrzy. Tymczasem Pentuer znalazł okno, przez które z podziemi rozlewała się jękliwa pieśń kapłańska. Chór pierwszy. Wstawaj, promieniejący jak Izis, jak wstaje Sotis na firmamencie rano, z początkiem stałego roku. Chór drugi. Bóg Amon-Ra był po prawicy i po lewicy mojej. Sam oddał mi w ręce panowanie nad całym światem, przyczyniając się do upadku nieprzyjaciół moich. Chór pierwszy. Byłeś jeszcze młody, nosiłeś splecione włosy, lecz w Egipcie nic nie działo się bez twego rozkazu i nie położono kamienia węgielnego pod żaden gmach bez twojej obecności. Chór drugi. Przyszedłem do ciebie, władco bogów, wielki bogu, panie słońca. Tum obiecuje mi, że ukaże się słońce i że będę podobny do niego, a Nil, że osiągnę tron Ozyrysa i że będę go posiadał na wieki. Chór pierwszy. Wróciłeś w spokoju, szanowany przez bogów, władco dwóch światów, Ramer Amen-Ramzesie. Zapewniam ci panowanie wieczne. Królowie zbliżą się do ciebie i złożą ci hołdy. Chór drugi. O ty, ty Ozyrysie Ramzesie, wiecznie żyjący synu nieba, zrodzony z bogini Mut. Niech matka twoja otoczy cię tajemnicą nieba i niech zezwoli, abyś został bogiem. O ty, ty Ozyrys Ramzesie. Przypis autora, napisy grobowe, koniec przypisu. A więc pan świątobliwy już umarł, rzekł do siebie Pentuer. Odszedł od okna i zbliżył się do miejsca, gdzie siedział następca pogrążony w marzeniach. Kapłan ukląkł przed nim, upadł na twarz i zawołał: bądź pozdrowiony, faraonie, władco świata. Co mówisz? Zawołał książę, zrywając się. Niech Bóg, jedyny i wszechmogący, zleje na ciebie mądrość i siłę, a szczęście na lud twój. Wstań, Pentuerze. Więc ja? Więc ja? Nagle wziął za ramię kapłana i obrócił go ku Sfinksowi. Spójrz na niego, rzekł. Ale ani w obliczu, ani w postawie kolosu nie zaszła żadna zmiana. Jeden faraon przestąpił granicę wieczności, drugi wschodził jak słońce, lecz kamienna twarz boga czy potwora pozostała taką samą. Na ustach łagodny uśmiech dla ziemskich potęg i chwały, we wzroku oczekiwanie na coś, co ma przyjść, lecz nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Wkrótce od przewozu wrócili dwaj posłańcy z zawiadomieniem, że czółna będą gotowe. Pentuer wszedł między palmy i zawołał: ocknij się, ocknij się. Czujni Azjaci natychmiast zerwali się i zaczęli kiełznać konie. Podniósł się i Tutmozis, szkaradnie ziewający. Brr, mruknął, jakie zimno. Sen dobra rzecz. Ledwie się zdrzemnąłem i już mogę jechać, bodaj na koniec świata, byle znowu nie do sodowych jezior. Brr, już zapomniałem smaku wina i zdaje mi się, że ręce zaczęły mi porastać włosem jak szakalowi, a do pałacu mamy jeszcze ze 2 godziny. Szczęśliwi chłopi, śpigał gan jeden z drugim i do tej pory nie czuje potrzeby kąpania się i nie pójdzie do roboty, dopóki żona nie napasie go jęczmiennym kleikiem. A ja, wielki pan, muszę jak złodziej tułać się nocą po pustyni, nie mając w ustach kropli wody. Konie były gotowe i Ramzes wsiadł na swego. Wówczas Pentuer zbliżył się, ujął za cugle rumaka władcy i prowadził go, sam idąc pieszo. Co to? Spytał zdziwiony Tutmozis. Wnet jednak opamiętał się, podbiegł i wziął ramzesowego konia za cugle z drugiej strony. I tak szli wszyscy, milcząc, zdziwieni zachowaniem się kapłana, choć czuli, że stało się coś ważnego. Po 500 krokach nagle skończyła się pustynia, a przed podróżnymi wyciągnął się gościniec wśród pól.
Siadajcie na konie, rzekł Ramzes, musimy pośpieszać. Jego świątobliwość rozkazuje siąść na koń, zawołał Pentuer. Obecni osłupieli, ale Tutmozis prędko odzyskał przytomność i położywszy rękę na mieczu wykrzyknął: Niech żyje wiecznie wszechmocny i łaskawy wódz nasz, faraon Ramzes! Niech żyje wiecznie! Zawyli Azjaci, potrząsając bronią. Dziękuję wam, wierni żołnierze moi, odrzekł pan. W chwilę później konny orszak pędził w stronę rzeki. Koniec tomu drugiego.